Ale jest, przyszedł już. Fantazja, a potem nie ma z czego kogo ściągnąć. Jak nie, to stali rąk, nie liczy. Bo on jest teraz tam. Panie Adamie, możemy? Otwieram 42. sesję Rady Miejskiej w Radlinie. Na 15 radnych obecnych 15, wobec tego obrady są prawomocne i przystępujemy do porządku obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych. Witam burmistrzów, pracowników Urzędu Miasta, a także bardzo licznie zgromadzonych gości. Pozwólcie, że przeczytam, bo zaprosiliśmy na dzisiaj naprawdę sporo przedsiębiorstw, przedstawicieli naszych instytucji, najważniejszych, powiem tak trochę, w mieście. Pozwolę sobie odczytać, jeżeli kogoś pominę i nie to nazwisko padnie, to bardzo proszę poprawić mnie, bo mogłabym się tutaj pomylić, tym bardziej, że się okazuje, że niektórzy dzisiaj dali odpowiedź, że nie będą, a niektórzy nie dali odpowiedzi, a są. Więc zaprosiłam tutaj pana przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jest pan z nami, pan Marek Ruszcz i pani Katarzyna Machowska-Bujak, członek zarządu, dyrektor do spraw technicznych przedsiębiorstwa, więc dwie osoby z wodociągów. Jest z nami pan Przemysław Rykala, dyrektor zakładu oddział Zakład Elektrociepłownie Polska Grupa Górnicza. Czy jest? Jest. Czy jest jeszcze ktoś z panem? Właśnie, bardzo, bardzo witamy serdecznie. Zaprosiliśmy przedstawicieli wodociągów ESOX, pana Bartłomieja Bytla i panią Annę Katarzynę Bubula-Nagrabską. Czy państwo są? Jesteście. Witamy serdecznie. Zaprosiliśmy pana Jerzego Hausnera, dyrektora do spraw EC Radlin w budowie JSW KOKS. I tutaj mamy bardzo dużo przedstawicieli JSW KOKS. Jest tam pan z nami. Witamy serdecznie. Również pan Andrzej Rapsztyn, zastępca dyrektora. Również jest z nami. Pan Marcin Walas. Również jest z nami pan Mateusz Klejnowski, szef Biura Rozwoju JSW KOKS. Więc jest nas naprawdę, JSW jest silną grupą reprezentującą nasze koksowie. I jeszcze jest z nami pan Damian Tomiczek, inżynier energetyczny z KWK Marcel, tak? Jest pan w jednej osobie, bo tutaj również zapraszaliśmy kogoś jeszcze, ale jest pan sam przedstawiciel naszej kopalni, który już zaznaczył, że będzie odpowiadał na pytania, natomiast no, tylko odpowiadał na pytania. Czy jeszcze jest ktoś, kogo? Jest jeszcze dyrektor Krzysztof Gostek, dyrektor JSW KOKS, tak? No najważniejsza osoba, a przepraszam najmocniej, na końcu. No to już jesteśmy teraz w koplecie. Czy jeszcze kogoś pominęłam, kto jest, a nie został wpisany na listę? Bardzo proszę wszystkich gości, żeby na naszą listę się wpisać, no bo to dla nas jest ważne, kto w tym naszym dzisiejszym, naszej dzisiejszej sesji brał udział. Punkt pierwszy mamy za sobą, wobec tego przechodzimy do punktu drugiego. Omówienie stanu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, cieplną, paliwa gazowe oraz wodę i usługi kanalizacyjne. Omówienie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody w mieście. Więc bardzo obszerny temat. Z niektórymi z państwa widzieliśmy się rok temu również w takim temacie.
No i temat jest ciągle aktualny, ciągle mamy pewne pytania w imieniu mieszkańców, więc bardzo proszę, nie chodzi tu o ważność, ale o pewną kolejność dotyczącą tej tematyki. Gdybym mogła prosić przedstawicieli JSW KOKS, żeby zabrali głos, przedstawiając sytuację, co na koksowniach, co na koksowni. Chodzi nam jak najbardziej też o rozbudowę, bo tym się martwimy, jako że od tego zależy ciepło w naszym mieście. Więc bardzo proszę przedstawiciela koksowni. Nie wiem, jak państwo dzielicie się prezentacją, czy jest prezentacja, o przedstawienie sytuacji w tym momencie na koksowni, a bardzo proszę radnych później o pytania i myślę, że z każdego tematu ktoś z panów będzie mógł odpowiedzieć. Idzie pan dyrektor, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, witam szanowni państwo, pani przewodnicząca. Bardzo dziękujemy za zaproszenie w tym licznym gronie, dlatego że temat jest bardzo ważny dla miasta i dla nas oczywiście również. Pani powiedziała, że się spotkaliśmy rok temu. W tym roku się znowu spotykamy. Ja mam nadzieję, że w tym temacie będziemy się spotykać jeszcze długo, długo, bo temat jest aktualny zawsze dla żyjącej struktury organizacyjnej, dla żyjącego społeczeństwa. Tylko kilka krótkich zdań. Jeżeli chodzi o koksownię Radnin, o JSW KOKS, pod względem produkcyjnym, pod względem stanu osobowego, tutaj za dużych zmian nie ma. Dalej produkujemy cały czas stabilnie, na praktycznie maksymalnych mocach produkcyjnych. Odbiorcy stali, zbyt stały. W tej chwili, w tamtym roku już, bo można tak powiedzieć, rok się skończył, te rynki zbytu i ceny, jak obserwowaliście w prasie, w doniesieniach medialnych, troszeczkę się sytuacja ekonomiczna poprawiła w stosunku do poprzedniego okresu. Także cieszymy się z tego, że te ceny węgla, ceny koksu na światowych rynkach są stabilne, poszły trochę do góry. No i dzięki temu możemy się też rozwijać. Rozwijamy się stale. W tej chwili w koksowni Radlin budowany jest drugi ciąg instalacji katalitycznego rozkładu i produkcji siarki metodą Klausa. Ta inwestycja już jest dość zaawansowana. W tym roku chcemy tą instalację uruchomić. To będzie kolejna instalacja, która wpływa na ochronę środowiska. To jest instalacja, będzie podstawową, bo instalacja, którą w tej chwili posiadamy, instalację Krajca, ona już ma praktycznie 20 lat, czy ponad 20 lat, no więc wymaga już nakładów remontowych, wymaga pewnych modernizacji, a jest jedyna na tym zakładzie i no musi cały czas pracować, żeby oczyszczać ten gaz koksowniczy, żeby stale zapewniać jego jakość odpowiednią do wykorzystania wewnętrznego na zakładzie i do sprzedaży do bloku energetycznego, w tej chwili do elektrociepłowni Marcel. Budujemy też cały czas blok energetyczny. Tutaj w sprawie bloku to poproszę o zabranie głosu dyrektora Hausnera, dyrektora do spraw budowy elektrociepłowni. W sprawach ochrony środowiska, jeżeli będą jakieś pytania, bo nie chciałbym tego tematu teraz rozwijać, bo myślę, że on jest tak, jest w tym zagadnieniach, ale tutaj wszyscy chyba chcieliśmy się spotkać, bo główne zagadnienie to jest ciepło. W sprawach ochrony środowiska na pewno, jeżeli będą pytania, kolega Marcin Walas też będzie starał się odpowiedzieć, ja oczywiście też. Natomiast tutaj też stale jakieś drobne dokonania cały czas czynimy po to, żeby stale być na dobrym poziomie, odpowiednim, żeby spełniać wszystkie wymogi, które są na nas nałożone. Także tutaj pod tym względem stale dokonujemy tych wszystkich czynności, żeby w jakiś sposób nie odbiegać od norm i żeby spełniać wszystko to, co nam jest prawem wymagane, a nawet więcej,
to, co czasami nie jest wymagane, ale już wybiegając w przyszłość, żeby mieć później lepszy start. No i tutaj dla otoczenia oczywiście, żeby nie być jakąś uciążliwą jednostką. Dlatego te wszystkie dokonania tutaj czynimy na zakładzie, żeby być non-stop na dobrej pozycji. Także z mojej strony tyle wstępu. Jeżeli chodzi o blok energetyczny, to przekazuję głos panu dyrektorowi. Bardzo zapraszam. Bardzo proszę, zapraszamy, bo to jest temat, który jest ciągle jeszcze aktualny i bardzo od nas radnych, ale i też mieszkańców interesuje. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Przede wszystkim dziękuję bardzo za możliwość powiedzenia paru słów na temat inwestycji, którą prowadzimy w naszej spółce. Ja nazywam się Jerzy Hausner, jestem dyrektorem do spraw eceradium w budowie i spróbuję w duchu w miarę optymistycznym przedstawić, jak wygląda dzisiaj sytuacja na budowie bloku. Każdy ma możliwość poprzez kamerkę internetową patrzeć, jak zmienia się obraz budowy. W związku z tym widzimy już, że podstawowe obiekty i budynki powstały na terenie elektrociepłowni. Podstawowe urządzenia już w zasadzie latem pojawiły się na budowie. Mamy już na terenie naszej elektrociepłowni postawione w pewnej części kotły parowe. Mamy przywiezioną turbinę Siemensa razem z generatorem i kondensatorem. Mamy wybudowany budynek elektryczny, tak zwany, w którym mieści się nastawnia elektryczna i wszystkie rozdzielnie dotyczące bloku. No mamy już wcześniej wybudowane przyłącze 110-kowe, do tego transformatory blokowe i jak gdyby potrzeb własnych. Widać, że ta budowa jak gdyby nabrała tempa. Na kamerce też bardzo wyraźnie widać nowe obiekty, które ostatnio powstały, a są to obiekty chłodni wentylatorowej, która jest takim dość charakterystycznym obiektem na budowie. No, wiemy wszyscy, że projekt jest opóźniony w czasie. Wynika to z sytuacji firmy dobrze państwu znanej, bo jednej z wiodących firm tego regionu, czyli mówimy o Rafaco S.A. Każdy, kto interesuje się zarówno tą inwestycją, jak i losem Rafaco, śledzi komunikaty giełdowe i różnego rodzaju doniesienia medialne. Sytuacja Rafaco w ostatnim czasie, że tak powiem, była bardzo trudna. Natomiast dzisiaj wydaje się, że możemy już śmiało powiedzieć, że Rafaco już ma to światełko w tunelu i wygląda na to, że ma bardzo poważne szanse nie tylko na przetrwanie, ale i na dalej idący rozwój. Z naszego punktu widzenia im pozycja i jak gdyby standing Rafaco jest lepszy, tym lepiej. Chcemy, że tak powiem, dokończyć budowę elektrociepłowni właśnie z tym aktualnym generatorem, generalnym realizatorem inwestycji. Nie da się ukryć, że budowa napotkała pewne trudności. Jest to trudna budowa, to nie jest typowa elektrociepłownia budowana w dziesiątkach czy setkach jak gdyby egzemplarzy. No jest to jednak trudne paliwo. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców Radlina ma tą zaletę, że jest to paliwo jak gdyby odpadowe. W związku z tym ciepło, które w tej nowoczesnej elektrociepłowni będziemy produkować, no, ma szansę być co najmniej konkurencyjne do tego ciepła, które jak gdyby mają do dyspozycji mieszkańcy innych miast, które powstaje na bazie tradycyjnych paliw. No, na pewno padnie pytanie a propos jak gdyby terminów. Co do terminów, to my dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy to się skończy. Prowadzimy w tej chwili bardzo zaawansowane rozmowy z Rafaco dotyczące tak zwanego przeformatowania projektu.
Myślę, że te rozmowy mają szansę zakończyć się do końca pierwszego kwartału tego roku. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z naszymi zamierzeniami i planami i Rafako jak gdyby potwierdzi ten progres odnośnie swojego standingu i jak gdyby stabilności finansowej, no to realnie, przepraszam, nie wyłączyłem, próbujemy to neutralizować, no to wydaje się, że w roku 2023 na początku rozpoczniemy rozruch na gorąco. Do tego czasu wszystkie media i ciepło przede wszystkim dla mieszkańców będzie dostarczał pan dyrektor Rykała za pomocą elektrociepłowni Marcel, z którą to jesteśmy w bieżącym, operatywnym i jak gdyby uzgodnieniowym kontakcie. Ktoś, że tak powiem, nie chce. Także no, tyle w zasadzie na temat tego projektu. Projekt się toczy, jak mówię, to widać na kamerce internetowej. No nie postępuje w takim tempie, w jakim byśmy sobie tego życzyli, ale cały czas jednak budowa trwa. No i wydaje się, że ten koniec już jest w miarę bliski. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy w temacie terminu, bo termin dla nas, dla mieszkańców, dla miasta jest ważny. Czy w temacie tego terminu, czy tej budowy elektrociepłowni radni macie jakieś państwo pytania? W tym momencie nie widzę. Wobec tego dziękuję, jeżeli chodzi o rozbudowę JSW KOKS. Mam nadzieję, że będzie to w takim terminie, żebyśmy zdążyli, zanim pozbawi nas ciepło to, co obecnie działa jeszcze, zanim tamto się zamknie, że będziemy mogli korzystać z tej nowej, rozbudowanej elektrociepłowni na koksowni. Ja jeszcze, jeżeli można, to jeszcze jedną taką, no dość optymistyczną może uwagę chciałem dodać na koniec. Otóż my rozpoczynamy nabór do załogi elektrociepłowni. W związku z tym, no, w sposób oczywisty rozglądamy się po rynku radlińskim, ponieważ no, z każdego punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika, no najlepiej jest, jeżeli ten pracownik no, mieszka w miarę niedaleko. Więc proszę śledzić jak gdyby doniesienia. Tutaj myślę, że w najbliższym czasie takie ogłoszenia się pojawią z naszej strony. A praca ma szansę być atrakcyjną, bo obiekt jest rzeczywiście nowoczesny, oparty na nowych technologiach, więc praca w nim no, raczej jest perspektywiczna. Ile pracowników potrzebuje koksownia? No, w najbliższym czasie będziemy jak gdyby poszukiwali grupy około 35 bodajże pracowników w pierwszym rzucie. Dziękuję, to dobra wiadomość. Pan radny Lukoszek, bardzo proszę. Ja, panie dyrektorze, miałbym jedno konkretne takie pytanie. Czy ci poszukiwani pracownicy to mieliby być specjaliści, fachowcy z konkretnych branż, jakiejś określonej profesji, czy też mogą to być ludzie na przyłączeniu? No, podstawowe pytanie, bo to żeby sposób informacje dalej. Oczywisty, no, w pierwszym rzędzie będziemy szukali doświadczonych energetyków z wieloletnim stażem i wieku około powiedzmy 30 lat albo 25, nie? No ale ponieważ takich trudno znaleźć, to sądzę, że no będziemy jak gdyby patrzeć na tych kandydatów, którzy się pojawiają. Oczywiście tutaj nauki techniczne będą miały jakieś preferencje, no bo to w końcu są zajęcia stricte techniczne. Natomiast my nie wykluczamy, no, będziemy jak gdyby wybierać no, z pewnej grupy oczywiście osoby, które będą predysponowały jak gdyby swoimi zainteresowaniami, wiedzą, doświadczeniem, zdobyciem na różnych odcinkach. Także dziękuję bardzo. Ja domyślam się, że tu chodzi o ludzi, którzy mają przynajmniej średnie jakieś fachowe wykształcenie i jakąś drobną praktykę gdzieś.
No, bo trudno mi powiedzieć, bo jeżeli szukamy do 25 lat, to student, który uzyskuje tytuł inżyniera, to ma 25. Nie, ja powiedziałem wyraźnie, około 25 lat i 40 lat, i 40 lat doświadczenia. Nie? Także, dziękuję. Także nie ma tu żadnych preferencji, będziemy patrzeć jak gdyby pod kątem przydatności do pełnienia określonych funkcji, które są bardzo precyzyjnie określone na elektrociepłowni jako takie. Proszę szukać ludzi młodych, żeby zostali w Radlinie. No bo ludzie w wieku 40 zazwyczaj mają już swoje miejsca pracy. No a młodzi nie mają gdzie i muszą szukać. Dziękuję. Czy są pytania radnych jeszcze? Nie widzę. Ja mam pytanie, ale myślę, że to niekoniecznie do pana. To pytanie padło na spotkaniu z mieszkańcami. Czy istnieje szansa w przyszłości, to pewnie jest pytanie również i do kopalni, i do przedsiębiorstwa, którego dzisiaj tu chyba nie ma. Czy będzie możliwość przesyłania ciepła do mieszkańców, mieszkańców obszar właściwie, chodziło o ulicę Hutniczą, Dworcową, czyli tam, czy z tej nitki, która ma połączyć koksownię z kopalnią, będzie można utworzyć nitkę ciepła dla mieszkańców obszar. O takie pytanie było zadane na spotkaniu z mieszkańcami w listopadzie. Czy ktoś z panów umiałby na ten temat odpowiedzieć? To znaczy z tej rury łączącej nas z PGG, czyli z kopalnią Marcel, to raczej nie sądzę, bo to będzie taki rurociąg magistralny bardziej. Natomiast to bardziej od strony chyba SFSU albo dystrybucji po stronie kopalni, nie? Ale bardziej po stronie SFSU chyba. To ja przekazuję miejsce może. Dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że to tutaj jest więcej podmiotów zainteresowanych tym tematem. Przy okazji wywołałam ESOX, tak? Firmę ESOX. Tak, dzień dobry Państwu. To ja może zacznę od odpowiedzi na to pytanie. Ulica Hutnicza i obszary. Ciężki temat, bo w tamtym rejonie nie ma sieci, nie ma do czego się nawet podłączyć. Rozbudowa istniejącej sieci wysokoparametrowej by była dosyć skomplikowana, bo trzeba przejść przez ulicę Korfantego na drugą stronę. A tym bardziej obszary, czyli to wykracza już poza nawet tory kolejowe. I tutaj no dosyć daleka droga, ale nawet nie chodzi o samą rozbudowę sieci, co o możliwości dostawy odpowiedniej ilości ciepła do tych sieci. Jak wiemy, możliwości produkcyjne nowej elektrociepłowni w stronę miasta są ograniczone, więc bardziej raczej bym się skupiał na tym, co jest w okolicach sieci już istniejących, niż myślenie o rozbudowie na tak dalekie obszary. No bo mieszkańcy mówią, tak blisko będą mieli elektrociepłownię i nie będą, bo to chodzi o ulicę Hutniczą, zdaję sobie sprawę, że przejście przez tory czy przejście przez Korfantego jest trudne, ale ulica Hutnicza to powiedzmy tuż obok, za płotem. No najbliższą drogą jest bezpośrednio z koksowni, wbrew pozorom, tylko czy wyjście mocy cieplnej na to pozwala. Czyli z pominięciem całego układu, który idzie na kopalnię, który idzie na miasto, robienie jakiejś nowej nitki, ale to no mówię, najbliższą, tak patrząc tak na mapę z góry, to najbliższą drogą by było bezpośrednio z koksowni, bo przecież ulica Hutnicza, no to koksownia jest, że przy wjazd jest od ulicy Hutniczej, tak samo zejście na dół w stronę ulicy Rybnickiej na obszary, no to już by było raczej stamtąd. Tak to bym widział. Rozbudowa istniejącego układu raczej by było ekonomicznie nawet nieuzasadnione. Dziękuję. Na ten moment, wracając jeszcze do JSW KOKS, czy mogę jeszcze do panów mieć pytanie? W zakresie rozbudowy koksowni, czy radni mają jakieś jeszcze pytania do tej licznego zespołu?
Pan radny Hetman. Wracając do tego, co tutaj przed chwilą powiedział przedstawiciel Esoksu, czy jest możliwość, żeby faktycznie bezpośrednio z obiektu koksowni, z elektrociepłowni koksowni puścić takową żurę, która bezpośrednio pójdzie z koksowni właśnie na ten obszar, który został, na obszar, który został wymieniony, czyli ulica Hutnicza i powiedzmy szkoła i tak dalej, tamten teren i ewentualnie osiedle Mikołajczyka. Czy taka możliwość istnieje, jeżeli chodzi o sam zakres budowy, czy raczej będzie to skomplikowane? Widzę, że pytanie jest trudne. Pana rada, więc poczekamy, kto z panów zabierze głos. Jeżeli mogę prosić, ponieważ to jest nagrywane, jeżeli nie będzie do mikrofonu, to mieszkańcy nie będą mogli tego usłyszeć, ani się nam to nie nagra na naszych nośnikach. Rozumiem, że dalej kontynuujemy temat bezpośredniego przyłączenia do źródła i myślę, że najlepszym rozwiązaniem to będzie, jeżeli otrzymamy jakby takie zapytanie, bo to jest jeszcze odpowiedni przedział czasu, żeby w ogóle rozważyć taki temat. No, to jak gdyby nie do końca jest spójne z tym, co było zakładane, ale nie można wykluczyć też takiej możliwości, tylko musielibyśmy konkretnie wiedzieć, o jakiej mocy mówimy, jaki rurociąg ewentualnie i w jaki sposób w ogóle to zorganizować. Także poprosimy o takie zapytanie ze sprecyzowaniem jak gdyby dokładnie tych parametrów i spróbujemy na to w miarę szybko odpowiedzieć. To dziękuję pięknie za odpowiedź. Czy są pytania radnych? Pani radna Klima. Szanowni Państwo, ja zachęcona faktem, że Pan tutaj powiedział, że i o ochronę środowiska możemy pytać. Może zdejmę maseczkę, bo zachęcona tym, że możemy i o ochronę środowiska pytać odnośnie JSW KOKS. Szanowni Państwo, mieszkańcy odczuwają pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o wyziewy, które się wydobywają z koksowni. Czy możecie nas Państwo uspokoić? Co takiego jest w tym, że wieczorem dosyć często no, do nas się zgłaszają mieszkańcy i mówią, że no, niezbyt przyjemne zapachy odczuwają. Bardzo bym prosiła, dziękuję. Tak, to jest temat, który też się pojawia. Wszyscy mieszkańcy pytają radnych o takie zdarzenia i wiem, że trzeba to stale wyjaśniać. Zdajemy sobie sprawę, że bez tego koksownia, bez tego dymu, który się tam unosi czasem, by nie mogła funkcjonować, ale bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu, ponieważ tam oprócz tych kłębów, które się unoszą, to mieszkańcy, nawet Marcela, sygnalizują zapachy w takiej strukturze smoły, czegoś takiego, a to już na pewno nie jest dym po gaszeniu koksu. I jeszcze przy okazji, jak już jesteśmy, już pan tutaj został wywołany, wiem, że koks jest gaszony wodą z leśnicy i ta woda nie zawsze jest najczystsza, więc być może zapach, jaki czasem unosi się nad koksownią, powodowany jest przez no, tą wodę z leśnicy, być może się mylę. Bardzo proszę wyjaśnić nam te trzy kwestie. Dziękuję. Marcin Wala, zastępca dyrektora do spraw rozwoju ochrony środowiska JSW KOKS. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, za możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. Tak jak pan dyrektor koksowni powiedział, koksownia pracuje stabilnie, ma stabilnych kontrahentów, stabilnych odbiorców. Nie obserwujemy przez długi okres czasu żadnych zakłóceń produkcyjnych i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego dyskomfortu, tych nieprzyjemnych zapachów, które odczuwają mieszkańcy. Oczywiście sprawdzaliśmy własnymi służbami kontrolnymi nasze
nasze instalacje. Nic niepokojącego nie zauważyliśmy. To te interwencje i uwagi mieszkańców dotarły do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który we wrześniu zeszłego roku przeprowadził taką dużą kontrolę na terenie naszego zakładu. Inspektorzy byli na koksowni, wizytowali instalacje, sprawdzali również jakość naszych pomiarów, czy dokonujemy pomiarów, obliczeń, opłat, czy rozliczamy się z emisji zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ta kontrola nie wykazała naruszeń i powiedzmy jakichś negatywnych, nic negatywnego inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu nie zauważyli na koksowni. Z tego co wiem, to ta kontrola nie dotyczyła tylko naszego zakładu, więc jeżeli jakieś inne zakłady nie zostały skontrolowane, to być może w najbliższym czasie takie kontrole u innych operatorów też mogą być możliwe. Także no, my nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, zidentyfikować, co jest źródłem tego, na co skarżą się mieszkańcy. Dziękuję. Pan radny hetman. Czy ja mam takie pytanie, bo skoro mieszkańcy gdzieś tam coś czują, to czy jest taka możliwość, żeby podać telefon komórki, która bezpośrednio czuwa nad tam stanem zanieczyszczeń, żeby na przykład mieszkaniec w momencie, kiedy czuje, albo mieszkańcy czują, że coś się dzieje, żeby mogli przedzwonić i poinformować, o teraz coś się dzieje, żebyście mieli możliwość skontrolowania tego. Czy jest taki dział, czy referat, czy biuro i czy można udostępnić telefon? Znaczy, no, na terenie koksowni jest kierownik zmiany, czyli taki powiedzmy dyrektor zmianowy. Myślę, że nie byłoby, dyrektora jeszcze nie pytałem o opinię, ale myślę, że nie byłoby takiego problemu, żeby taki telefon udostępnić i oczywiście w ramach spółki JSW KOKS dyżur pełni dyspozytor, który powiedzmy no, zbiera informacje z wszystkich koksowni spółki, także jeżeli się zadzwoni również na stanowisko dyspozytora, ta droga będzie troszeczkę dłuższa, ale to ona też nie potrwa dłużej niż 2 minuty. Dyspozytor zadzwoni do kierownika zmiany koksowni Radlin i takie jakieś uwagi dotyczące właśnie pracy zakładu zgłosi, także to i zgodnie z naszymi systemami, które obowiązują w spółce, wszystkie takie interwencje są rejestrowane, nawet te telefoniczne, znajdują się zapisy o tym, że okoliczni mieszkańcy interweniowali i żadnej takiej interwencji nie zostawiamy bez rozpatrzenia i bez kontroli. Czyli jakby taki telefon się dało podać, pan dyrektor by wyraził zgodę, to można to nawet dzisiaj podać. No myślę, że nie będzie problemu. Namówię pana dyrektora. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze pytania radnych? Pani radna Radowska-Polnik. To ja mam takie pytanie, bo też często to mieszkańcy pytają w sprawie tych kontroli. Czy te kontrole, które przyjeżdżają, są zapowiedziane i na ile szybciej koksownia o nich wie? Kontrole, które przeprowadza WIOŚ, kontrola nie może się odbyć na krócej niż 7 dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia. Wyjątkiem są kontrole interwencyjne, które w przypadku no, dużych naruszeń ochrony środowiska po prostu grupa interwencyjna WIOŚ wsiada w samochód i jedzie. A ile było takich interwencyjnych kontroli? U nas żadnej. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja bym chciał tu jeszcze skomentować taką rzecz, że no może by się wydawać dużo, to 7 dni, na zakład potrafi się do takiej kontroli przygotować. No, my w ciągu 7 dni to jesteśmy w stanie posprzątać zakład. Nie jesteśmy w stanie wybudować instalacji żadnej, wyremontować jej, wymienić na przykład wnętrze aparatów. To nie ta skala czasu. Jeżeli WIOŚ przyjeżdża, no to rzeczywiście kontroluje taki stan, jaki jest zastany na zakładzie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania radnych? Być może jeszcze w trakcie dalszej dyskusji coś nam się przypomni, coś się pojawi, także na razie bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy do tego przedsiębiorstwa, do naszej koksowni, radni mają jeszcze jakieś pytania? Bo są wszyscy z każdej dziedziny można dopytać. Ja mam jeszcze jedno pytanie, które zostało zadane przez jednego z mieszkańców w trakcie budowania strategii
miasta pytanie o staw, tak zwany zaler. Czy ten staw jest przez was utrzymywany, czysta woda, czy można z niego korzystać, czy jest wam potrzebny, czy też korzystacie tylko z wody z leśnicy? Jak wygląda sytuacja tego stawu, bo mieszkańcom się wydawało, że jest to teren miasta i że miasto powinno tam zrobić ośrodek wypoczynkowy. Bardzo proszę. Gozdek Krzysztof, dyrektor koksowni Radlin. Jeżeli chodzi o ten zbiornik wodny, to od kilku lat jesteśmy prawnie już posiadaczem tych gruntów. Wiadomo, że te grunty, tam granice są raz z Urzędem Miasta i z innymi jeszcze podmiotami, Lasy Państwowe, także tam właścicieli tych terenów okolicznych jest dużo. Natomiast sam zbiornik jest koksowni. On służy głównie do celów technologicznych, do celów przeciwpożarowych. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy woda, która tam jest, jest super czysta, nadaje się czy do picia, czy do innych celów. Natomiast w chwili obecnej, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, my z niej, z tej wody korzystamy do celów technologicznych i tak właściwie ona może być tylko do tego celu wykorzystywana. Nie przewidywało się żadnych możliwości rekreacyjnych w tym rejonie. Nie było czegoś takiego. Być może kiedyś w przyszłości coś takiego można gdzieś tam zainicjować i dążyć do tego, żeby coś powstało. Natomiast na pewno nie w chwili obecnej. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze pytania radnych? W takim razie poprosimy przedstawicieli Zakładu Elektrociepłowni Polska Grupa Górnicza, pan Przemysław Rychala. Jeżeli jest, bardzo proszę. Trochę się nam już tutaj pan pojawił w związku z tą nitką. Bardzo proszę w temacie ciepło, ochrona środowiska, czy też w zasadzie w tych dwóch tematach. Bardzo proszę o krótką wypowiedź. Dzień dobry. Jest prezentacja. Dzień dobry, witam państwa, witam szanowną panią przewodniczącą. Witam państwa zgromadzonych. Prezentacja tak naprawdę krótka, mająca zaprezentować stan obecny i z czym się na dzień dzisiejszy mierzymy. Dla przypomnienia, to państwu pewnie doskonale znane, w 2019 roku zostało podpisane porozumienie, które w sposób jednoznaczny wskazywało, że w miejsce elektrociepłowni Marcel powstaje nowe źródło budowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową Koks. I w ramach derogacji ciepłowniczej, którą posiadamy, prawo do funkcjonowania naszej elektrociepłowni kończy się 31 grudnia 2022 roku. Obecny układ technologiczny, to tak ze względu na to, że dużo pytań pada o ochronę środowiska, obecnie funkcjonują 4 kotły łącznej mocy prawie 200 MW termicznych, oczyszczane, emisja wyłapywana przez zabudowane elektrofiltry. Normy, tak naprawdę standardy emisyjne, które są przed nami stawiane, są na dzień dzisiejszy w pełni spełnione. Są one dodatkowo kontrolowane poprzez pomiar ciągu emisji do powietrza, także jest to pomiar tak naprawdę w stanie rzeczywistym, bieżący. Dodatkowo wykonujemy kontrolne pomiary okresowe, które nie wykazują żadnych problemów na dzień dzisiejszy. Problemem jest tak naprawdę to, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, czyli spełnienie wymagań stawianych nam po 1 stycznia 2023, ze względu na to, że po prostu nasza elektrociepłownia, nasza instalacja powinna być do tego czasu zlikwidowana. Do tego jakby dojdę za chwileczkę. W tym momencie trochę o inwestycjach prowadzonych. W ramach tego porozumienia, które zostało podpisane i wielokrotnych spotkań, uzgodnień technicznych, ustalono i PGG zadeklarowało, że dla zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw miasta dla mieszkańców w celu uniknięcia awarii zostanie wybudowany wymiennik separacyjny, który będzie regulował
tak naprawdę ograniczy dużo większe ciśnienie, które było planowane do wprowadzenia do sieci od strony nowego źródła. Ten wymiennik w tej chwili jesteśmy po postępowaniu przetargowym, jest ono zatwierdzane w centrali. Szacowany termin realizacji to jest 6 miesięcy, więc nie przewidywaliśmy żadnych problemów do tego, żeby przed kolejnym sezonem grzewczym instalacje i wszystkie prace, które miały przygotować do przejęcia ciepła, w jakikolwiek sposób miały być opóźnione. Dodatkowo w ramach uzgodnienia z firmą Wodociągi Esox, także w celu jakby wygody mieszkańców i w miarę pewnego przejęcia dostaw ciepła od nowego źródła, jesteśmy w trakcie przekazywania obecnie posiadanych umów na sprzedaż ciepła do mieszkańców. Wszyscy ci mieszkańcy i spółdzielnie zostały poinformowane o tym, że zachęcamy ich jakby już na tym etapie, żeby w sposób płynny podpisywać umowy z wodociągami Esox, bo to jakby w sposób naturalny ułatwi później przejęcie przez wodociągi Esox dostaw ciepła z nowego źródła. Na dzień dzisiejszy jest to realizowane, przekazano 33 umowy, 49 umów mamy w planie do przekazania. Tak naprawdę zakładamy, że do połowy tego roku. W ślad za tym wymieniane są liczniki energii cieplnej na nowe, które będą własnością wodociągów. I tu jakby także nie przewidywaliśmy, nie widzimy żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o termin realizacji. No i w związku z tymi wszystkimi obawami, które wszyscy obserwujemy, tak, mamy świadomość opóźnień, które powstały na terenie budowy inwestycji po stronie JSW KOKS. Wypracowujemy wspólnie pewne rozwiązania, które dadzą możliwość zagwarantowania dostaw ciepła dla miasta po 1 stycznia. Trzeba mieć świadomość, że stanęliśmy tutaj przed całkiem sporym wyzwaniem, bo instalacja, którą użytkowujemy, to są kotle z lat 50., więc możemy sobie zdawać sprawę z tego, z jakim wyzwaniem w tej chwili stoimy. Wykonane zostały próby opalania tych kotłów tylko i wyłącznie w oparciu o gaz koksowniczy. Ma to na celu spełnienie wymagań emisyjnych stawianych przed tymi kotłami. Próby udało się przeprowadzić skutecznie. Wykazujemy tak naprawdę możliwość spełnienia dużo wyższych wymagań niż one są obecnie i spełniamy wymagania, które będą przed nami stawiane po dniu 1 stycznia. Ale dodatkowo musimy się postarać o odstępstwo tak zwanych konkluzji BAT, które nakładają na nas szereg innych obowiązków, które nie były planowane do spełnienia, bo ta instalacja miała, znaczy ten obiekt miał zostać zlikwidowany. Uzyskanie odstępstwa od granicznych wielkości emisji podzielone zostało przez nas na 4 etapy. Z czego 3 zostały już zakończone. Tak naprawdę kwestia przygotowania pełnej dokumentacji do uzyskania tego odstępstwa na 3 etapach już mamy zakończoną. W tym momencie przystępujemy do tworzenia wniosków na zmianę pozwolenia zintegrowanego. Myślimy, że do połowy czerwca ten wniosek zostanie złożony. Wszystko z myślą o tym, że na koniec roku po prostu uzyskamy zgodę na to, żeby ten zakład w ogóle mógł funkcjonować, bo bez tego po prostu formalnie powinniśmy wyłączyć. Warunkiem tak naprawdę do tego, żeby to odstępstwo mogło mieć miejsce, to jest kwestia dostaw odpowiedniej ilości gazu z koksowni. Tu jesteśmy na etapie uzgodnień kwestii porozumienia, a także dodatkowych, można powiedzieć, zasad, w jaki sposób nasze źródło obecne będzie rezerwowało źródło po stronie koksowni, które jest w trakcie budowy. Na dzień dzisiejszy, podsumowując, to tak jak było powiedziane, do końca 2022 roku PGG oczywiście gwarantuje dostawę ciepła, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Prowadzimy postępowanie i będziemy modernizować sieć cieplną u nas na zakładzie po to, żeby zabezpieczyć dostawę ciepła dla miasta i tu także ten termin nie jest zagrożony. Jesteśmy w trakcie uzgodnień porozumienia z JSW KOKS, że na ten moment można by powiedzieć, że wielkich zagrożeń nie widzimy. To ciepło mamy nadzieję, że popłynie. Warunkiem tu jest faktycznie uzyskanie zgody formalnej na funkcjonowanie tego zakładu, a zrobimy wszystko, żeby to miało miejsce. Dziękuję. Dziękuję.
optymistycznie zabrzmiało po raz drugi zresztą, że terminy nie są zagrożone, że mamy mieszkańcy przede wszystkim spokojnie czekać. Czy Państwo macie pytania do Pana Dyrektora? Pani Radna Radowska-Folnik, a ja tak przy okazji, zanim Pani dojdzie, a ceny jak będą rosły i zależą od kogo? No to wielokrotnie temat poruszany tak na pewno sprawę. No mamy świadomość wszyscy tego, co się dzieje i na rynkach światowych, i na rynkach energii, i na rynkach uprawnień do emisji. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, chyba nikt dzisiaj w Polsce nie jest w stanie powiedzieć, po ile te ceny ciepła będą za rok, dwa, nawet za trzy miesiące. Tak dynamicznych zmian cen, nie tylko energii, gazu, ale i zważywszy na nasze funkcjonowanie cen emisji uprawnień, które dzisiaj już mamy po 85 euro, no musimy mieć świadomość, że w skali budżetu elektrociepłowni Marce, gdzie my potrzebujemy w granicach 100 tysięcy uprawnień po takich cenach, no to jest prawie 40 milionów złotych w skali roku, które wydajemy tylko i wyłącznie na to, żeby opłacić uprawnienia do emisji, a moglibyśmy to w zupełności przeznaczyć na inne cele inwestycyjne. Więc ta zmienność ceny dzisiaj wydaje mi się, że jest bardzo trudnym pytaniem, na które nikt nie odpowie. Zdajemy sobie sprawę. Dziękuję. Pani Radowska-Polnik. A ja mam pytanie, kiedy Państwo będą na 100% wiedzieć, że mogą działać po 31 grudnia tego roku? W momencie, jak uzyskamy odstępstwo, czyli formalnie spodziewamy się, że to będzie końcówka roku, ale technicznie instalacje oczywiście no, zakładamy, że musi być przygotowane do tego. No tak, bo możemy się też przygotować na to, że tego pozwolenia nie będzie i co wtedy? Liczymy na to, że nie będzie problemu. Znaczy my też liczymy, tylko tu trzeba jednak się... Starostwa z uzyskaniem odstępstwa. Aha. To znaczy trzeba się uzbroić właściwie w cierpliwość do końca tego roku i wtedy będziemy mieli 100% pewność. Myślę, że tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Nie widzę pytań. Już w pewien taki pośredni sposób został wywołany do mikrofonu przedstawiciel SOKS-u, pan Pyten, pan prezes. Bardzo proszę, chodzi o przesył. Czy pan ma prezentację, czy pan opowie nam? Jeszcze raz witam Państwa. Co w SOKS-ie, co się planuje, co jest proszę. Ważne? Nas na szczęście żadne terminy tego typu nie gonią, bo nasza sieć działa cały czas i mam nadzieję, że działać będzie długo. Ja tu mam taką ściągę napisaną, żeby tak pokrótce przedstawić, jak to wygląda w Radlinie, więc dysponujemy dwoma magistralnymi sieciami wysokoparametrowymi. Jedna w kierunku Biertutów, czyli tam ulica Makuszyńskiego, Damrota aż do Sienkiewicza. Druga, tak zwana Wieczorkowska w kierunku ulic Pocztowej, Solskiego, Mariackiej. Podłączone do tych sieci stacje wymiennikownie łącznie z sieciami niskoparametrowymi zasilają odbiorców Radlina. Na dzień dzisiejszy ciepło dostarcza nam elektrociepłownia Marcel, dobrze mówię. I taki stan rzeczy będzie trwał do końca roku. I mam, znaczy się z tego co tutaj wiadomości żeśmy uzyskali, no to jeszcze trochę taki stan potrwa, czyli elektrociepłownia nam to ciepło będzie dostarczać dalej. W tej chwili mamy podłączonych do sieci około 100 odbiorców w 200 punktach. Jesteśmy, tak jak pan dyrektor Rykala tutaj już podkreślił, w trakcie przyjmowania umów i podpisywania umów kompleksowych z odbiorcami. Praktycznie jesteśmy w połowie drogi z odbiorcami indywidualnymi. Zostały nam na koniec odbiorcy zbiorowi, spółdzielnie, miasto, zakład gospodarki komunalnej.
ale mówię, to sobie zostawimy na sam koniec, bo to się też będzie wiązało z wymianą liczników, które w tej chwili czekamy na dostawę. Cóż można powiedzieć jeszcze? W tej chwili odbiorcy podłączeni zamówioną moc mają w wysokości 13 MW mniej więcej, co przy mocy obliczeniowej sieci w wysokości 16 MW pozwala jeszcze na podłączenie niektórych odbiorców na terenie miasta. I tutaj w związku z tym mogę powiedzieć, że obserwujemy dosyć duże zainteresowanie ze strony przede wszystkim odbiorców indywidualnych. Raczej rozpatrujemy, czy w większości rozpatrujemy te wnioski czy zapytania pozytywnie. Także na ten rok już mamy około w mocy około gdzieś około 600 kW do podłączenia. Jest to i od strony spółdzielni, i od strony mieszkańców domków jednorodzinnych. No to by było tak w sumie na tyle, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciepło. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie. Dziękuję. Pani radna Radowska-Polnik, która już jest prawie przy mikrofonie, i pani radna Klima mają pytania. Bardzo proszę. Tak, ja mam kilka pytań. Pierwsze takie pytanie moje jest, o to pytają mieszkańcy bloków. Kto nie jest chętny do zakładania w mieszkaniach na blokach liczników na ciepło? Czy to jest EXOX, czy spółdzielnia mieszkaniowa? Więc bym prosiła o pierwsze takie odpowiedzi. Mówimy o licznikach doprowadzających ciepło, które już mają na kaloryferach, żeby każdy mieszkaniec w bloku mógł płacić za to ciepło, które wykorzysta rzeczywiście, a nie jak gdyby te ryczałtowe. Za to jest odpowiedzialny administrator budynku, czyli spółdzielni. To znaczy... My doprowadzamy ciepło do budynku. Tak. I w momencie wejścia do tego budynku administrator wydziela nam punkt, tak zwany węzeł cieplny, w którym montowany jest licznik ciepła dostarczający ciepło do całego budynku. Natomiast jak on jest rozprowadzony w środku, to już zależy od administratora. To znaczy, jeżeli mieszkańcy chcą takich liczników, to oni muszą się zgłosić bezpośrednio do spółdzielni, jak gdyby, żeby takie liczniki były założone. Raczej tak. Następne takie moje pytanie, to też powstało. Proszę mi powiedzieć, na ile można będzie tą sieć rozbudować? Chodzi mi tu na przykład o familoki, bo pojawił się jak gdyby temat w zeszłym roku, gdzie familok, który jest koło przedszkola, jak gdyby ostatni, mieszkańcy byli właściwie zmuszeni do tego, żeby przejść na ogrzewanie elektryczne, bo nie było możliwości jak gdyby podłączenia tego familoka pod ciepłociąg, który właściwie tam jest, bo przedszkole jest do niego podłączone. Jak to wygląda? Czy jest w ogóle możliwość tego rozbudowania? No bo no, mieszkańcy tam są strasznie rozżaleni tym faktem, że no, zostali tak potraktowani, a nie inaczej. Proszę Państwa, jeśli chodzi, bo chodzi o ulicę Mielinckiego. Tak. Jesteśmy już po podpisaniu umów przyłączeniowych na numery nieparzyste. To jest bodajże 5 czy 6? 6 budynków, 5 budynków. Po stronie może przeciwnej, po drugiej stronie ulicy niż przedszkole. Mhm. I to jesteśmy w stanie podłączyć, bo to było rozeznanie, dostaliśmy zapytanie, było to rozeznane, spółdzielnia dostała warunki, są podpisane umowy przyłączeniowe z realizacją do końca września tego roku. Także te budynki na pewno będą podłączone do ciepła, do istniejącej sieci, którą żeśmy podłączyli, oddali do użytkowania w zeszłym roku. Tej mocy wystarczy. Zostało to odpowiednio tam troszeczkę przygabarytowane, bo przewidywaliśmy, że spółdzielnia się obudzi. Natomiast jeśli chodzi o budynki po drugiej stronie, czyli parzyste, zaczęły się rozmowy ze spółdzielnią, ale na razie nie wpłynęły zapytania o rozeznanie. Także my nie mamy na razie co rozeznać, bo nie wiemy, jaką moc potrzebujemy do podłączenia. Może się uda, ale to mówię, my musimy najpierw ze spółdzielni dostać zapytanie o podłączenie poszczególnych obiektów, poszczególnych budynków.
Może się uda coś podłączyć jeszcze do tej istniejącej sieci, natomiast reszta raczej będzie wymagała rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Mniej więcej wiemy, którędy. Jeżeli tylko moc ogólna całego układu pozwoli, to jak najbardziej się podejmiemy tego tematu. To jest... No mówię, my czekamy na ruch ze strony spółdzielni. To znaczy jakieś państwo plany mają w tej chwili i w tym momencie jak gdyby na rozbudowę i można by było na przykład liczyć też, że do tego można by było podłączyć całe tam osiedle Solskiego, gdzie też jest gaz na tych budynkach, jak to tam wygląda? No, my musimy dostać coś, nad czym będziemy pracować. Czyli póki nie wpłyną, bo korespondencja ze spółdzielni była w zeszłym roku, spółdzielnia pytała się o możliwość podłączenia i całego osiedla Solskiego i tych budynków parzystych przy ulicy Mierenckiego. Oczywiście to wszystko jest możliwe, tylko trzeba wiedzieć, czy to jest na przykład, czy wymagało już postawienia stacji wymiennikowej. Jeżeli byśmy brali pod uwagę i Mierenckiego, i Solskiego, to tam już stacja wymiennikowa by musiała być grupowa z rozbudową wysokoparametrowej sieci. Przy samych budynkach na Mierenckiego, no to można by zastosować kilka takich lokalnych małych wymienników, więc tutaj jest kwestia tego, czego będą dotyczyły zapytania. Tak, ale jak gdyby z państwa strony jest chęć, gdyby była takie oczywiście zapytania, jest rozbudowania. Dobrze, dziękuję panu bardzo. My już planujemy mniej więcej, którędy by tą sieć można było poprowadzić, także tylko, że to chodzi o jakieś dane wyjściowe, okay, wejściowe do projektu. Dobra, dziękuję bardzo. Ja dodam, że zaprosiliśmy obie spółdzielnie mieszkaniowe, wyraziły zgodę na przybycie i dzisiaj rano otrzymaliśmy wiadomość, że ich nie będzie, a jak najbardziej, bo też to jest ważny temat, środowisko Mieleckiego jest bardzo szkodliwe, bo tam się opala węglem i to szkoda, że ich tutaj nie ma, ale mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku i że spółdzielnia mieszkaniowa Martel również pomyśli o ogrzewaniu ciepłem ESOX-u, przy pomocy ESOX-u, że to da się załatwić, mam nadzieję, jak najszybciej. Pani radna, klimat. Tak, to ja też w kwestii rozbudowy sieci ciepłowniczej, tylko w drugą stronę miasta. Czy mają państwo plany, żeby rozbudować w stronę ulicy Halera, Matejki, gdzieś w tamtych kierunkach, tam gdzie sieci ciepłowniczej praktycznie nie ma? Kończy się na ulicy chyba Damrota, Ścigiennego, bo tam są osiedla. Natomiast no, nieco niżej nie ma. Czy państwo macie jakiekolwiek plany w tym kierunku? Przyznam się, że plany w kierunku aż ulicy Matejki, czyli po drugiej stronie jakby ulicy Rogozina, nie ma. Z tego względu, że moim zdaniem rozbudowa takiej sieci byłaby nieekonomiczna. Znaczy ekonomicznie nieuzasadniona. Sieć dysponuje pewną przepustowością i pewnym zasobem mocy. Na nitcach akurat Biertutowskiej, czyli tam, która idzie w okolicach Damrota i nawet to idzie przed, tak patrząc na mapę, ulica Rogozina, jest osiedle Damrota Ścigiennego, to cała sieć wysokoparametrowa idzie jakby właśnie od strony miasta, nie od strony ulicy Rogozina, przechodzi tam na Kwiatową. Rozbudowa z tamtej strony no byłaby naprawdę bardzo kosztowna i to by musiałby być dosyć duży odbiór tego ciepła, żeby to było ekonomicznie uzasadnione. Niestety ilość możliwości dostarczenia ciepła do całego układu miejskiego są niestety ograniczone przez założenia budowy nowej elektrociepłowni. My się musimy zmieścić mniej więcej w 15-15,5 MW mocy cieplnej zamówionych u odbiorcy. Nawet niższej bym powiedział, bo tutaj trzeba jeszcze brać pod uwagę moc potrzebną na pokrycie strat, na przesyłu na tej sieci. Więc ja bym tutaj tak oscylował w granicach 14-14,5 MW. W tej chwili mamy 13 już wykorzystane. W tym roku podłączamy 0,5 MW ponad, także tutaj się robi troszeczkę ciasno. A tego nie przeskoczymy, bo jak jeszcze sieć, no ewentualnie można tam troszeczkę podgonić, tak możliwości dostawy nowego bloku są no takie, jakie są, czy takie, jakie będą.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania radnych? Pan radny Likos. Ja mam pytanie do pana, bardziej jakby od indywidualnych odbiorców. Czy pan jest w stanie mi dzisiaj powiedzieć, ile mniej więcej kosztuje na dzień dzisiejszy pobór ciepła od was, przykładowo dla 100 i 200 metrów kwadratowych powierzchni danego mieszkania czy domu? Albo jeżeli nie, to, bo to jest ciekawa sprawa i myślę, że dużo indywidualnych odbiorców by to interesowało. Jeżeli nie dzisiaj, to bym prosił coś takiego wyliczyć. Na pewno na podstawie wszystkich tych rachunków, które spływają, jest pan w stanie coś takiego odpowiedzieć albo przygotować. Dla przykładu 100 czy 200 metrów kwadratowych. Dziękuję. Akurat, proszę państwa, jesteśmy dzień po zatwierdzeniu nowej taryfy na usługi dystrybucyjne. Przykładowe wyliczenie przy aktualnych cenach na dzień dzisiejszy obiektu domku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu 10 kW, to jest mniej więcej równoznaczne ze 100 metrami kwadratowymi. Obliczeniowo taki domek zużywa gdzieś około 67 gigajouli na sezon rocznie, w rozliczeniu rocznym. Przy aktualnych taryfach i naszych, i elektrociepłowni, czyli w źródle, wychodzi cena wskaźnikowa gdzieś około 72 zł za gigajoule. To przy założeniu, że zużywamy 67 gigajouli, roczny koszt to jest gdzieś około 4800 mniej więcej złotych dla 100 metrów. I to są ceny na dzisiaj i te ceny, przynajmniej w naszym wypadku, będą obowiązywać przez 12 miesięcy następnych, no chyba, że przyjdzie kataklizm energetyczny i trzeba to będzie zmieniać, a tego to nikt nie wie. Więc takie są przykładowo obliczeniowe ceny dla mieszkańców bezpośrednio przyłączonych do sieci wysokoparametrowej. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania radnych? Już jakby automatycznie zeszlibyśmy na ceny kolejnego operatora ciepła, mianowicie gaz. Jest z nami przedstawiciel RSG, pan Kulik, którego chyba nie wymieniłam na samym początku. Bardzo proszę, jako że zapotrzebowanie na gaz w zeszłym roku bardzo wzrosło, zainteresowanie mieszkańców jeszcze bardziej. No i dzisiaj jest mnóstwo wątpliwości w związku z ceną. Czy pan mógłby nam przedstawić, jakie są, tutaj pan ma prezentację też, to bardzo proszę prezentację, a później pytania radnych co do przyszłości i planu zagospodarowania miasta Radlin gaz. Jasne, jak najbardziej. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Sytuacja jest na tą chwilę troszkę skomplikowana, o czym powiem później. Na początku może przedstawię to co się dzieje z dużych rozbudów, które trwają, czy projektują się na terenie miasta Radlin. Jest to kontynuacja tego, co rok temu pokazywałem. Najważniejsza informacja to jest ta, że gazyfikacja Radlina, ta część ulica Rymera i cała ta część południowa, wszystkie te ulice, jest to zrealizowane zgodnie z informacją od wykonawcy. Do końca lutego powinna ta sieć już być nagazowana. Tutaj końcówka do ulicy Malinowej to było wydzielone jako drugi etap, taki malutki, ze względu na tam późniejsze uzyskanie pozwoleń. To jest wykonywane, to gdzieś kwiecień, maj powinien ta część zostać wykonana. To jeśli chodzi o tą część, którą największą tutaj inwestycję naszą na terenie Radlina. Cieszymy się bardzo, że udało się ją praktycznie zakończyć, co na pewno jest bardzo przyjemne dla mieszkańców. Projektujemy jeszcze kolejne rozbudowy sieci. Głównie chodzi tutaj o
ulicę Narutowicza, ulica Morcinka, Zapolski, Puszkina. Ona jest w trakcie projektowania. Projekt powinniśmy uzyskać również w tym roku. Tutaj mamy ten schemat z koncepcji gazyfikacji. Projekt ten powinien w tym roku zgodnie z umową nam ten projekt dostarczyć. Mamy jeszcze rozbudowę sieci na ulicy Rymera. Tutaj są również związane z tym są zawarte umowy z mieszkańcami. To realizacja ma być do końca roku, jeśli się nic nie pośliźnia, mamy taką nadzieję. I część ulicy Błożyńskiej i Rymera, tu może pokażę na tej mapie, to jest tutaj ta końcówka od strony zachodniej. To jest przy okazji koncepcji Władysława Śląskiego, ulica Chrobrego. To jest też w trakcie projektowania. Też spodziewamy się, że projekt będzie w tym roku gotowy. I to są te największe zadania, które dzieją się na terenie Radlina. Teraz, jeśli chodzi o sytuację przyłączeniową, bo to na pewno jest teraz najważniejsze dla Państwa i wszyscy chcą wiedzieć, co się dzieje. Sytuacja wygląda następująco, że tam, gdzie mieszkańcy mają zawarte z nami umowy przyłączeniowe na wykonanie przyłącza gazowego, takie inwestycje są realizowane. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia, że coś zostanie zatrzymane. Zgodnie z harmonogramami, zawartymi umowami będą takie rzeczy realizowane. Tak samo sytuacja ma się w przypadku istniejącego przyłącza nieczynnego, kiedy do posesji, do budynku jest przyłącze doprowadzone, ale nie jest pobierany gaz, nie jest korzystany, nie korzysta się z gazu. Takie budynki będą mogły być przyłączane, będzie mógł być zrobiony montaż gazomierza i tak dalej. Sytuacja na ten rok i na przyszły się skomplikowała dla nowych inwestycji. Wszystkie na chwilę obecną wszystkie inwestycje związane czy to z rozbudową sieci gazowej, czy budową nowego przyłącza na tą chwilę są wstrzymane. Mieszkańcy, którzy będą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia, czy to z opcją zawarcia umowy, czy bez, no na tą chwilę dostają odmowę z przyczyn braku warunków ekonomicznych. Powiązane to jest oczywiście z bardzo dużym zainteresowaniem ogólnym przyłączeniem do sieci gazowej i związane z ograniczonymi środkami, jakie polska spółka posiada. Na tą chwilę już z zawartych umów, zobowiązań, które zawarliśmy z mieszkańcami, nie tylko Radlina oczywiście, jest już tak dopięte na podguzik, że no nie możemy wydawać kolejnych warunków, zawierać kolejnych umów, gdyż no środki, które mamy zadysponowane na ten 2022-2023 rok są wykorzystane, więc sytuacja na tą chwilę tak się ma. Cały czas gdzieś dążymy, żeby tą sytuację rozwiązać, pozyskać jakieś dodatkowe środki. To jeszcze w ciągu roku oczywiście może się zmienić i będzie informacja na pewno, że proces przyłączeniowy, czyli przyłączanie nowych klientów ruszy na nowo. Smutna wiadomość niestety, no taką muszę przekazać, taka jest sytuacja. No i niestety musimy to zaakceptować, bo na chwilę obecną no nie możemy przyłączyć nowych odbiorców. Także tyle w tym może krótkim komunikacie chciałem Państwu przekazać. Dziękuję. Zdajemy sobie sprawę, że teraz mieszkańcy czasem nawet chcą rezygnować ze względu na rosnące koszty gazu i zastanawiają się, czy nie zrezygnować z dotacji miasta, które otrzymali na instalację pieca gazowego, czy wrócić na ten piec znowu węglowy, bo ceny gazu. No, sama ogrzewam gazem. Nie wiem, jaka to w tym roku będzie cena. Czy ludzie po prostu nie zrezygnują z powodu ceny? Oczywiście, ciężko to określić. Tak jak przedmówca też wspomniał, że bardzo, bardzo ten rynek teraz się zmienił i ceny gazu również się zmieniają. Ja tutaj też to niestety nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak będą wyglądały te zmiany, bo to naprawdę tak dynamicznie się zmienia. No i niestety tak wygląda sytuacja. Pan radny Lukoszek, bardzo proszę. Ja bym miał do Pana tego typu temat. Prośba taka do mikrofonu. Prośba z mojej strony, ja się odwrócę zaraz, żeby było wygodniej, żebym Pana widział chociaż.
Dobrze, więc nie wiem, czy ktoś, kto pracuje w biurze podawczym, w gazowni, tak nazwijmy to, ja jestem laikiem, bo jestem górnikiem z fachu, na tym się znam, a na gazownictwie nie bardzo, więc powiem krótko, o co mi chodzi. Mój przyjaciel, mieszkaniec ulicy Matejki, zwracał się z prośbą o wykonanie, przyłączenie jego wybudowanego już kilkanaście lat temu domu do sieci gazowniczej. I apeluję o to, bo to nie jest pańska wina, ja rozumiem. Wiem, że nie ma możliwości, o czym pan wspomniał, żeby w tym momencie dokonywać dodatkowych podłączeń. Natomiast, żeby ludziom, powiem to tak kolokwialnie, głupot nie pisać, bo dostał w odpowiedzi, iż nie może być dokonane jego przyłącze z uwagi na to, że na ulicy Matejki nie ma gazociągu, co jest nieprawdą. O tym wiedzą i władze miasta, my jako radni wszyscy o tym wiemy, więc lepiej, żeby się miarkować i pisać prawdę w odpowiedzi, niż za przeproszeniem głupoty. To ja może sprecyzuję, bo jak dobrze kojarzę, to ulica Matejki nie jest cała zgazyfikowana. Ale to jest w tym odcinku, gdzie ta sieć gazowa jest. Może mi pan wierzyć. No to jeśli tak, to potwierdzam. Dobrze. No tak jak wspomniałem, na tą chwilę absolutnie wszystkie, czy to rozbudowy, czy przyłączenia są wstrzymane, więc nie ma takiej możliwości. Ulica Matejki, ta od części wschodniej, gdzie tam jest ta sieć gazowa, to jest sieć gazowa niskiego ciśnienia i na tą chwilę ta sieć gazowa, dalsza rozbudowa z tej sieci niskiego ciśnienia jest już niemożliwa ze względu na przepustowość tej sieci. Możliwością jest rozbudowa sieci tutaj od tej nowo wybudowanej od Rymera, bo to jest już sieć gazowa średniego ciśnienia. No i co mam powiedzieć, no na tą chwilę, tak jak mówimy, no nie ma możliwości tej rozbudowy, jak coś ruszy, czy w kolejnym planie inwestycyjnym pojawią się te środki, mieszkańcy jak najbardziej będą mogli składać wnioski i to będzie ponownie analizowane, bo każdorazowo nowe wnioski muszą być, tak, tak. Zgadza się, tak jak mówię, dlatego kojarzę ten temat, bo był obrabiany przez mój dział i ta koncepcja powstała z tym, że no przyszły teraz takie czasy, że nie możemy tego uruchomić, to jest jedna rzecz, a drugą rzecz było to, że nie mogliśmy rozpocząć projektowania od projektowanej sieci. Teraz, że już ta sieć w ulicy Rymera jest wybudowana, teoretycznie można było zacząć projektowanie, ale ze względu na te uwarunkowania finansowe nie robimy rozbudów. Tak? Tak, tak, jak najbardziej na nowo i to będzie na nowo przeliczane, bo wiadomo, wskaźniki się w międzyczasie na pewno też zmienią. Pani przewodnicząca, można jeszcze? Pan radny Lukoszek. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo nie chciałem koleżance przerywać. Otóż interesuje mnie odcinek gazociągu, który jest łączony od strefy redutowskiej wzdłuż ulicy Rymera, tam poprzez skrzyżowanie z ulicą Głożyńską. Czy ta sieć jest na tyle już dociążona, tak nazwijmy to, że na danym etapie nie można dokonywać również na tym istniejącym odcinku połączeń? Czy też, jeżeli są ludzie chętni, bo to są moi wyborcy, mogą się zwracać z podaniem, z wnioskiem o wykonanie takowego przyłączenia? Tak, jeśli chodzi o tą sieć gazową, to jak najbardziej ona ma odpowiednią przepustowość. No, na podstawie tego odcinka wybudowanego no, powstał dalszy etap. Ale są jeszcze wolne moce w tej chwili? Oczywiście, że są, tylko tak jak mówię, sytuacja teraz jest taka, rozumiem. No, dziękuję. Pani radna Radowska-Polnik, proszę. To ja chciałam dopytać, czy dobrze zrozumiałam. Jeżeli w danej ulicy jest sieć gazowa, to tacy mieszkańcy mogą się podłączać. Czy to jak gdyby dotyczy każdego nowego odbiorca, mimo wszystko, że powiedzmy ma litkę gazu w drodze? Tak, tak. Ten drugi przypadek. Czyli jeśli nawet ta sieć gazowa jest pod, powiedzmy to, pod domem, tak? Mhm. To mimo wszystko, żeby przyłączyć pani budynek, trzeba wykonać przyłącze. Wybudowanie przyłącza jest nową inwestycją, więc takie inwestycje na tę chwilę są zaniechane. Wszystkie ja mówiłem o tym przypadku, że można się przyłączać, jeśli ktoś już ma przyłącze, ale nieaktywne, że nie korzysta z gazu. Mhm. Kiedyś dawien dawna były komitety, które budowały, jak budowały sieć w danej miejscowości czy ulicy, to budowały przyłącze do każdego budynku, nie każdy z tego korzystał. To o takich przypadkach mówimy, gdzie jest przyłącze z tym, że nieaktywne. To taki mieszkaniec
może się przyłączyć, bo to nie wymaga nakładów finansowych. To znaczy realizowane będą wszystkie te umowy, które w tej chwili są wpłynęte, nowe żadne nie będą realizowane na ten moment. A jeszcze mam takie pytanie, czy pan też może nam przedstawić takie wyliczenie, jak przedstawił nam pan przedstawiciel Essoxu, ile kosztuje, nie jest pan w stanie. Nie. To już jest broszka sprzedawcy paliwa gazowego. My jako Polska Spółka Gazownictwa dystrybuujemy, eksploatujemy tą sieć, a sprzedawcy sprzedają ten gaz i tam ewentualnie można się pokusić o jakieś wyliczenie. Dobra, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pani radna Klima. Tak, ja bym prosiła, tutaj mam pytanie jedno. Jaki jest koszt, tutaj pan pytał, od granicy do 70 metrów? Tak. Na tą chwilę przyłączę, według nowej taryfy przyłączę do 15 metrów, czyli od gazociągu do granicy nieruchomości. Do 15 metrów, jeśli to jest ta odległość, to jest opłata 2297 z groszami netto. To wychodzi gdzieś 2800 brutto. Tak, za to przyłączę do 15 metrów. No z reguły to są sytuacje, myślę, że nie do przekroczenia, bo jeśli gazociąg biegnie w ulicy, no to nie ma nikt tak daleko oddalonej posesji, żeby te 15 metrów przekroczyć. Mówimy tutaj o tym odcinku do granicy działki, bo tak szafka gazowa jest teraz budowana, że jest ona w granicy nieruchomości, w ogrodzeniu albo w ogrodzeniu nieruchomości. Ja mam jeszcze jedno pytanie mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy otrzymali odmownie w tej chwili, właśnie ze względów ekonomicznych, proszę nam powiedzieć, w jak najbliższym czasie będą mogli składać kolejny raz prośbę i podanie o przyłącze. W wszystkich tych pismach jest tam termin określony, powinien to być termin 23 rok najwcześniej. Dobrze, dziękuję. Tak jak mówię, sytuacja, raczej końcówka, tak? Sytuacja może się zmienić, aczkolwiek nie musi, ale no różnie to bywa. To z autopsji wiem, że może coś się zmienić, ale na tą chwilę tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeszcze pani radna Fejkiel? Ja chciałam zapytać, bo w pierwszym etapie była ujęta ulica Kominka. Chodzi mi o bloki. Nie ma tutaj przedstawicieli spółdzielni. Czy możemy coś się dowiedzieć, bo mieszkańcy nie wiedzą, czy mają się zaopatrywać węgiel, czy coś wiadomo już o blokach? On na pewno nie ma takiej wiedzy, czy te bloki na ulicy Kominka złożyły wniosek i czy zawarły umowę przyłączeniową. Złożył wniosek, ale czy jest umowa zawarta, to jest teraz pytanie. To oczywiście mogę sprawdzić, jeśli możemy potem kontakt, jakieś namiary, to pani mogę się dowiedzieć, czy tam jest umowa zawarta, bo jak nie ma umowy zawartej, to na tą chwilę, no to jest ciężka sprawa. Pan radny Schindler. Panie prezesie, bo żebyśmy byli dobrze zrozumieni przez naszych mieszkańców. Mi akurat chodzi o Dejoty, ten drugi, pierwszy etap, który był wymieniony, wszystkie ulice. Mieszkańcy już w zeszłym roku zauważyli, że prace dosyć szybko wam szły. Praktycznie są na ukończeniu. I ja nie wiem, jak przedstawiciele waszej firmy czy przedstawiciele miasta będą w stanie to ludziom wytłumaczyć. Ale ja pamiętam zeszłoroczne spotkanie, zeszłoroczną sesję. Wtedy było mówione o pewnych problemach waszej firmy, że najprawdopodobniej chodzi mi tutaj o ten deadline, czyli ten termin, który już upłynął na wymianę tych najstarszych źródeł ciepła, że najprawdopodobniej nie zdążycie i zachęcaliście, żeby jeszcze wniosków nie składać nowych na przyłącze, a z pewnym poślizgiem, ale najprawdopodobniej w tym 2022 roku zdążycie i ci ludzie będą w stanie się przyłączyć. I teraz na przykład na naszych ulicach już teraz widać gdzieś, gdzie są już skrzynki, czyli podłączeniowe. Są to mieszkańcy, którzy prawdopodobnie dużo, dużo wcześniej złożyli te wnioski. No i to też taka będzie niesprawiedliwość społeczna między samymi sąsiadami, bo tutaj czekali na wymianę tego źródła ciepła na ekologiczne, bo wiedzieli, mieli zapewnienia, i że będzie możliwość się w 2022 roku podłączyć. Z drugiej strony od nowego roku zaczynają drony latać po niebie i kontrolować mieszkańców, więc to jest jakiś absurd.
Jak bardziej rozumiem tę sytuację i... No nie wiem, czy... Ciężko mi to wytłumaczyć, bo też byłem pełen optymizmu w tamtym roku, że ta sieć już faktycznie jest tak daleko, mimo tych przesunięć terminów i też ubolewam na to niesamowicie, bo faktycznie mamy wbudowaną nową sieć, a na tą chwilę nie możemy się nie możemy mieszkańców do niej przyłączać i życie to pokazuje, że naprawdę różne rzeczy się dzieją. No to... na tamten czas w życiu bym nie przypuszczał, że sytuacja ulegnie tak zmianie, że gaz będzie mógł iść tak wysoko. Ja rozumiem, panie prezesie, tylko ja pana rozumiem i pana i firma, w jakiej sytuacji się znalazła, tylko że to jest po prostu jakby wprowadzanie ludzi w błąd. To w takim razie, jeżeli pan nie jest w stanie odpowiedzieć, kiedy ta kondycja finansowa się poprawi, będziecie w stanie przyłączać tych ludzi, którzy czekali na to, po prostu czekali na to, nie czekali na wymianę starego pieca, kopciucha, bo nie chcieli dwa razy inwestować i czekali na to, żeby móc się do gazu podłączyć. W takim razie ja mam do przedstawicieli miasta pytanie, w takim razie co w tej sytuacji, co z tymi ludźmi po prostu, którzy nie wymienili jeszcze z tego źródła, bo chcieli się podłączyć. Teraz słyszymy, że to jest końcówka w dobrym wariancie, końcówka 2023, czyli przez dwa kolejne sezony grzewcze prawdopodobnie im się to nie uda zrealizować. I teraz przez te dwa lata te drony będą latać po tym niebie. I co oni mają robić, ci ludzie? Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że nie ma więcej pytań, że ten temat dostarczania gazu do naszych mieszkańców mamy częściowo wyjaśnione, aczkolwiek na pewno niezadowalająco. Tak jak pan powiedział, poczekamy. Być może się sytuacja poprawi. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie ciepła radni mają jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego tematu, mianowicie kanalizacja, wodociągi. Jest z nami pan Marek Ruszcz z PWiK. Dawno nie mieliśmy problemu, bo kanalizację wybudowaliśmy jakiś czas temu, ale miło nam, że możemy się spotkać i dowiedzieć się, jak PWiK funkcjonuje, jak działa kanalizacja w naszym mieście, oczywiście woda również. Bardzo proszę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, pani przewodnicząca, szanowni radni. Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście przez kilka ostatnich lat chyba nasza firma nie uczestniczyła w sesjach Rady Miasta. Myślę, że to dlatego, że po prostu stopień i skanalizowania, i z wodociągowania miasta jest tak duży, że nie są to tak gorące tematy jak te, które były poruszane dzisiaj przed nami. I ja postaram się króciutko, jeśli się uda, przełączyć slajd. O, dobrze. Jeśli tylko można, to chciałbym się jeszcze raz przedstawić, ponieważ jestem nowym prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Po wieloletnim, 25-letniej kadencji prezesa Wiesława Bludko. Nasza siedziba jest na ulicy Marklowickiej 15. Nasza firma ma dosyć szerokie spektrum, ale no krąży to wszystko wokół wody i kanalizacji. Dostarczamy wodę, odbieramy ścieki sieciami kanalizacyjnymi, eksploatujemy dwie oczyszczalnie ścieków w Wodzisławiu Śląskim, Karkoszka 2 oraz w Rydutowach. Mamy własne ekipy, które wykonują dla mieszkańców przyłącza wodociągowe. Budujemy również własnymi ekipami i remontujemy zarówno sieć wodociągową i kanalizacyjną. Mamy projektantów, którzy projektują sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Wydajemy warunki techniczne podłączenia do mieszkańców oraz taka mniej znana nasza działalność. Również świadczymy usługi zewnętrzne. Posiadamy własne laboratorium wody. Także jeżeli by któryś z mieszkańców chciał sobie zbadać jakość wody w studni, również można w sposób usługowy do nas wystąpić i takie badanie przeprowadzimy. Nasza firma działa ponad 56 lat, świadczymy usługi dla ponad 10 gmin, zatrudniamy 230 pracowników, z czego 20 pracowników posiada uprawnienia budowlane do projektowania, do wykonawstwa na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, ale również konstrukcyjne. Tak jak już mówiłem, posiadamy własny dział projektowy, własny dział sieci
budowy i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a od 2009 roku również jednostką realizującą projekty unijne, którą miałem przyjemność kierować od 2009 roku i sięgam pamięcią wstecz. To była moja pierwsza obecność u Państwa na sesji, kiedy zaczynaliśmy takie inwestycje w Biertutowach, Obszadarach, na Redenie. I o tym też kilka słów powiem. Cała firma świadczy usługi dla 31 tysięcy mieszkańców i cały ten zakres można by podzielić na takie trzy obszary. Mamy klientów, którym tylko dostarczamy wodę i tego jest prawie 17 tysięcy odbiorców budynków. Mamy ponad 12 tysięcy klientów, którym dostarczamy i wodę i odbieramy od nich kanalizację. To jest około 40% na naszej ilościowo działalności. I mamy też takie sytuacje tutaj w Radlinie. To jest około niecałe 4% naszej działalności, czyli gdzie nachodzimy się w pewien sposób z wodociągami Esox. To jest około 1150 punktów, gdzie Esox dostarcza wodę, natomiast nasze przedsiębiorstwo odbiera ścieki. Taka sytuacja jest na terenie Radlina i na terenie moich rodzimych Marklowic. Ja tylko dopowiem, że w zeszłym roku udało nam się z przedsiębiorstwem Esox zawrzeć takie porozumienie dotyczące wspólnych odczytów. Dzięki temu już tylko jedna inkasentka, a konkretnie inkasentka z firmy Esox dokonuje odczytów, w oparciu o który również my wystawiamy faktury za kanalizację. Dzięki temu jest i docelowo taniej dla mieszkańców, no i sprawniej mniej uciążliwości. Tutaj pokazujemy na tym slajdzie taką mapkę Radlina, gdzie można zobaczyć trzy kolory. Kolor niebieski to są punkciki, w których dostarczamy tylko wodę. Widzicie Państwo ulicę, najwięcej tego niebieskiego zostało nam w okolice Chrobrego, Głożyńskiej, Wrzosowej, Kominka. To są takie punkty, gdzie można powiedzieć nie ma jeszcze naszej kanalizacji, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania tych inwestycji. Mamy kolor brązowy, są miejsca, w których wodę zaopatruje wodociągi Esox, natomiast nasza firma odbiera ścieki, stąd kolor brązowy. No i ten kolor srebrny, gdzie kompleksowo dostarczamy wodę i odbieramy ścieki. Jeżeli popatrzeć tak ilościowo, to tych niebieskich kropeczek to jest niecałe 340, czyli samą wodę dostarczamy. 800 punktów wspólnych z Esoxem tutaj mamy, gdzie my odbieramy właśnie ścieki, a Esox dostarcza wodę. No i prawie 2000 klientów takich w cudzysłowie srebrnych na tym slajdzie, gdzie jest i woda i kanał. Łącznie obsługujemy w różnym zakresie ponad 3100 budynków z Radlina. Ilościowo to jest 380 tysięcy metrów sześciennych na rok dostarczamy wodę. Jest tego znacznie mniej, dlatego że Esox, tak jak mówiłem, tu częściowo dostarcza. Natomiast 1 200 000 metrów sześciennych odbieramy ścieków. Różnicę robi kopalnia, koksownia. To jest właśnie ta różnica. Ja tylko jeszcze przypomnę, że na tym slajdzie pokazujemy inwestycje, które zrealizowaliśmy w latach 2009-2015. To jest tak zwany Fundusz Spójności Pierwszy, gdzie wybudowaliśmy 46 km sieci. Prawie 960 budynków zostało podłączonych i ponad 33 miliony wartości inwestycyjnej. Ta inwestycja odbyła się między innymi dzięki pomocy wsparciu finansowemu miasta, które poręczyło nam pożyczki, które zaciągnęliśmy na realizację tego zadania. Bez tej pomocy ta inwestycja nie byłaby możliwa. Zresztą bardzo ścisła współpraca z miastem na etapie realizacji, na etapie egzekwowania podłączeń, na etapie uzyskiwania efektu ekologicznego, także to nam się zakończyło sukcesem. Rozliczyliśmy ten projekt, otrzymaliśmy saldo końcowe i można powiedzieć, tu jesteśmy już pewni, że Unia Europejska w żaden sposób nie zakwestionuje rezultatów tego projektu. No i mamy projekt, który realizujemy od 2016 roku, który w
przypadku Radlina sieciowo został już zakończony. Tutaj no, są pewne pozostałości, więc ten projekt jest no, naturalnie dużo mniejszy. Obejmuje 240 posesji, z czego 228 jest już podłączonych. To jest ponad 95% tego. Ta akcja przyłączeniowa idzie dużo, dużo bardziej sprawnie. Widzimy, że mieszkańcy się bardzo chętnie włączają, za co dziękujemy. Nie mamy już takich problemów jak przy pierwszym projekcie. Wręcz jest odwrotnie, najwięcej pretensji i oczekiwań mają do nas mieszkańcy, którzy nie mają możliwości włączenia, bądź też nie dojechaliśmy jeszcze z tą przysłowiową rurą kanalizacyjną do nich. Więc łącznie ponad 57 kilometrów wybudowanych w dwóch projektach unijnych, 1200 budynków i prawie 42 miliony inwestycji w kanalizację. Jeżeli chodzi, no kanalizacja to nie wszystko, też prowadzimy działania głównie modernizacyjne na wodociągu. W latach 2019-2021 prowadzone były modernizacje w ulicy Wrzosowej, Rymera, Matejki, Głożyńskiej, Bocznej i na ulicy Kominka. Tutaj 5 km 200 zmodernizowano wodociągu. W niewielkim zakresie budujemy nową sieć. To jest według zapotrzebowania, które nam miasto zgłasza corocznie. Jeżeli są takie potrzeby, my staramy się te nowe inwestycje zrealizować, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy na obszarze, którym my zaopatrujemy wodę, mogli z tej wody korzystać. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że nie widzimy żadnych potrzeb w modernizacji wodociągów na terenie miasta Radlina. Całość sieci starej została wymieniona, nie ma potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie. Miasto Radlin jest w tym zakresie liderem, jeżeli chodzi o zakres wykonanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej. Podobnie zresztą jest na kanalizacji, bo już też niewiele co nam pozostaje do kanalizowania. Poza projektami unijnymi, poza dotacjami unijnymi w ostatnich latach trzech, tu można powiedzieć 2 kilometry sieci zostało wybudowane, 23 budynki podłączone. Widzicie Państwo, że 2 kilometry sieci, 23 budynki, jakby to tak poskładać efektywność tego, to jest kilkanaście budynków na 1 kilometr, to są bardzo już rozproszone inwestycje, bardzo drogie, a jednocześnie mało opłacalne ekonomicznie. Więc tak naprawdę ostatnie obszary, o których tutaj z panią burmistrz, z zastępcą burmistrza rozmawiamy, no to są ten róg Głożyńska, Rymera, Chrobrego. Myślimy o dobudowaniu kanalizacji jeszcze w okolicach ulicy Wrzosowej i Kominka. Myślimy o nowych pieniądzach, które gdzieś tam pojawiają się możliwości z tak zwanego Polskiego Ładu, z inwestycji strategicznych. Natomiast my te wnioski przygotowujemy, natomiast czy będzie możliwość ich uzyskania, to już jest bardziej decyzja polityczna, tak to trzeba wprost powiedzieć. Jeżeli chodzi o pokrycie siecią wodociągową i kanalizacyjną miasto Radlin, to tu jest no, bardzo wysoki stopień zurbanizowania po naszej stronie. Mamy ponad 100 kilometrów sieci i przy łączy wodociągowych, ponad 113 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Teren jest bardzo zróżnicowany, dlatego aż 15 przepompowni, w tym ostatnia bodajże, która powstaje na granicy z Wodzisławiem, już właściwie chyba w Wodzisławiu przy ulicy Głożyńskiej, która też czeka na zasilanie energetyczne i za niedługo ruszy. Kończąc jakby tą moją wypowiedź, chciałem Państwu powiedzieć, że również jako firma staramy się dosyć intensywnie rozwinąć tak zwany zdalny odczyt wodomierzy, żeby nasze inkasentki nie musiały wchodzić do budynków, co jest coraz bardziej istotne w czasach pandemii. Zdalny odczyt daje nam też możliwość szybszego reagowania na ewentualne wycieki w sieciach, ale również służyć to będzie w przyszłości mieszkańcom, dlatego że te urządzenia pozwalają monitorować również wycieki w instalacjach wewnętrznych. Jeżeli przez 4 doby
w sposób ciągły wodomierz w cudzysłowie się kręci, przychodzi do nas alarm i my wiemy, że najprawdopodobniej mieszkaniec ma wyciek na instalacji wewnętrznej, bo nie ma takiej możliwości, żeby 24 godziny na dobę bez żadnej przerwy ta woda była w domu jednorodzinnym pobierana, więc w przyszłości myślimy również o rozwinięciu takiej usługi powiadamiania mieszkańców o awariach na ich instalacjach wewnętrznych. Rozbudowujemy odczyt zdalny. Na ten moment no, tego jest poniżej 1000 tych nakładek, natomiast w miarę wolnych środków finansowych będziemy również te nakładki rozbudowywać. Na dzień dzisiejszy one są odczytywane samochodem jeżdżącym, więc można powiedzieć, że w cudzysłowie po tych wszystkich waszych liściastych uliczkach ten samochód tam jeździ. Natomiast w przyszłości chcielibyśmy jakby pokryć ten teren masztami stacjonarnymi, bo jest to technologia radiowa i wtedy w sposób, można powiedzieć, online te odczyty będą do naszej firmy wędrowały. Tyle z mojej strony mam do Państwa do przekazania. Jeżeli są jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję. Zabrzmiało to wszystko bardzo optymistycznie. Takie jedno pytanie też optymistyczne. Nie podrożeją. Bo wszystko drożeje, ale u Was? No. Co mam powiedzieć? Widzicie Państwo, że wszystko drożeje. Jeżeli chcemy myśleć o utrzymaniu tego, co żeśmy wybudowali w wodociągach i kanalizacji, też musimy gonić te wszystkie ceny, które nas dotykają. No to jest pytanie, czy chcemy dalej budować, czy chcemy, żeby to, co zostało wybudowane, było utrzymane należycie, czy mamy to zostawić. Bo jeżeli chcemy budować, podłączać nowych mieszkańców, to musimy mieć na to środki. Także tutaj raczej jest odpowiedź jednoznaczna, że ceny w przyszłości usług wodociągowych również pójdą w górę. My również zależymy od cenników energii, szczególnie kanalizacja. Tutaj ceny energii dla naszej firmy poszły, no wielomilionowe wzrosty mamy na koszcie energii. Drożeją również wywozy osadów pościekowych ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy ekologiczne. Także będzie to drożała. Mam nadzieję, że wolniej niż inflacja. Bo my na ten moment póki co będziemy starali się tą inflację, która jest, gonić. Na pewno nie będą to takie wzrosty duże jak w innych czynnikach energii. Natomiast w jakiś sposób musimy te koszty, które nas również dotykają, przenieść na tych, którzy z tego systemu korzystają, w trosce o tych, których obsługujemy i w trosce o tych, do których chcemy dopiero w cudzysłowie podjechać naszymi rurami. Trudno powiedzieć dokładnie o ile, bo tak jak tu już moi przedmówcy mówili, sytuacja na rynku nośników energii i innych usług się tak zmienia dynamicznie, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie za kilka miesięcy. Dziękuję. Mniej optymistycznie zabrzmiało. Ale myślę, że się musimy tego spodziewać. Czy są radni, mają pytania? Pan radny Schindler, pan radny Gaca również, tak? Nie? To pan radny Schindler, bardzo proszę. Do pana prezesa mam pytanie. Przede wszystkim gratuluję awansu, panie prezesie. Pierwsza rzecz. Czy wiadomo panu, ile jeszcze, bo widzimy, że bardzo mocno jest zurbanizowane miasto pod względem właśnie sieci, ale ile jeszcze jest obszarów miasta, gdzie nie dochodzi kanalizacja? To mam pierwsze pytanie. Jaki jest przedział czasowy, w którym planowane jest, że powiedzmy 100% będzie skanalizowane nasze miasto? Po pierwsze, zacząłbym od tego, że kanalizacja to nie woda i kanalizacja buduje się w obszarach wyłącznie zwartej zabudowy. I jeżeli chodzi o rozporządzenia i przepisy dotyczące budowy kanalizacji, to w tym zakresie obowiązuje nas tak zwana aglomeracja, obszar aglomeracji. Jest to obszar, który powinniśmy skanalizować. Dostatecznie zagęszczony i dostatecznie efektywny, żeby budowa kanalizacji była tam ekonomicznie opłacalna, ale jednocześnie, żeby poziom opłat za kanalizację był akceptowalny społecznie. To nie chodzi o to, żeby kanalizacja sanitarna była w każdym miejscu
ponieważ koszty tych opłat muszą zostać przeniesione na mieszkańców, którzy są podłączeni. Więc jeżeli chodzi o obszar, który powinniśmy mieć zgodnie z przepisami skanalizowany, my go już w Radynie dawno mamy. My de facto na ten moment kanalizujemy obszary, co do których nie mamy obowiązku kanalizowania i obszary, które są daleko od efektywności ekonomicznej, które powodują ewidentną presję na wzrost taryf dla tych mieszkańców, którzy są już podłączeni. Rozumiem. Wspomniał Pan właśnie o ulicy Górzyńskiej, Chrobrego, tak, że tam będą planowane te inwestycje, bo rozumiem, że na dzień dzisiejszy prawo jest takie, że jeżeli w pobliżu jest kanalizacja, to dana posesja ma obowiązek podłączenia się, jeżeli nie, to musi z jakichś szamp samospalających korzystać. I czy oprócz właśnie wspomnianych tej Górzyńskiej, Chrobrego, jeszcze jakieś inwestycje części miasta? Powiem tak, to są te inwestycje, które miasto nam w jakiś sposób sugeruje, czy uzgadniamy je na podstawie też wniosków mieszkańców, które do nas spływają. I te inwestycje nie są przewidziane na ten moment dofinansowania przez przedsiębiorstwo z własnych środków, dlatego że one właśnie są nieefektywne. Natomiast jest ten program inwestycji strategicznych Polski Ład, gdzie dofinansowanie ma sięgać 95%. Natomiast też nie wiemy, jak będzie z dostępnością tych środków. Także rozumiem. Jeszcze dwa pytanka takie z mojego doświadczenia. Chodzi mi o to, miałem taką sytuację też już u siebie na posesji. Mówi Pan, że jest dosyć nowoczesna sieć i modernizowana, ale ja miałem taki przykład właśnie, mieszkam na ODJ-ach na ulicy Jaśminowej. I już dwukrotnie miałem ten problem, że musiałem właśnie usuwać tą awarię na własny koszt, czyli zamawiać te chodzi mi o kanalizację, zamawiać tą beczkę, nie wiem, to się WAKO nazywa. WUKO właśnie, żeby to przeciść, przepompować, ponieważ te rury, które dochodzą od studzienki kanalizacyjnej, która jest przed posesją w drodze miejskiej w asfalcie, to odcinek, który od tej studzienki do mojej elewacji, do mieszkania, po prostu był, no, ta rura była przegrymiała, betonowa, stara, zapadnięta, a skąd wiem, bo robiłem po prostu remont u siebie w terenie posesji, czyli na mojej do płota i ten odcinek był całkowicie zawalony, ja go musiałem wymienić na plastikowy i włożyłem go na tyle głęboko, ile mogłem, bo dalej już nie była granica na mojej posesji, tylko już był asfalt i droga miejska, więc tyle, ile byłem w stanie ale od tego czasu już dwa razy znowu na tym odcinku, po prostu gdzie jest droga miejska, było zapchane i musiałem tą beczkę wzywać. Jak to w takim przypadku jest, nie? Bo ja tam dzwoniłem do Was i uzyskałem informację, że ten odcinek właśnie, mimo że on nie jest w mojej posesji, tylko jest na drodze miejskiej, gdzie jest asfalt, że on jakby należy do naszej kompetencji, że ja go muszę wymienić, ale jest asfalt, to ja nie mogę rozciąć miejskiego asfaltu i sobie tą rurę tam wprowadzić. Nie? To są pewne zaszłości i każdą sprawę by trzeba było tutaj indywidualnie zobaczyć, jakby przejrzeć te umowy. My do umów, które aktualnie przygotowujemy, mamy załączniki mapowe, gdzie jest wyraźnie nakreślona to nasza granica eksploatacji i odpowiedzialności, dokąd jest sieć, którą my eksploatujemy, a odkąd jest przyłącze, do którego utrzymania jest jakby zobowiązany mieszkaniec. To, co Pan tutaj wspomniał, to kiedyś ta interpretacja przepisu dotyczący przyłącza kanalizacyjnego była taka, że te przyłącze sięgało od przysłowiowego budynku aż do wcinki czy do studni kanalizacyjnej w drodze. Natomiast później dopiero chyba od lat 2009, jak się też pojawiło inne orzecznictwo Sądu Najwyższego, które bardziej szło w kierunku takim prokonsumenckim, pro mieszkaniec indywidualny, pojawiły się interpretacje, że tą granicą w przypadku kanalizacji powinna być raczej granica nieruchomości. To też oczywiście zależy jeszcze od studni kanalizacyjnej, czy ona jest na posesji, czy nie, i jak to ją tam później, tą definicję interpretuje, który sędzia. Natomiast jakby ta zaszłość, o której Pan mówi, najprawdopodobniej właśnie wynika z tamtych przepisów, że na naszych granicach jakby eksploatacyjnych tego, gdzie jest sieć, my najprawdopodobniej mamy tylko te główne ciągi. To wszystko, co odchodzi od tych głównych ciągów aż do budynku, jest przyłączem. Więc
więc no... Znaczy w podobnej sytuacji też był sąsiad właśnie, i bo te rury są naprawdę, one są jakoś, nawet one nie są zakładane, tylko one są, były kładzone te betonowe rury, te krótkie odcinki, jeden obok drugiego, i to po tylu latach się po prostu porozsuwało i pozapadało, i w tym piasku, w którym te rury były, to ten piasek po prostu zasypuje. Co ja mam zrobić w swoim przypadku i też odpowiedzieć temu sąsiadowi, czy mamy zwrócić się osobiście po prostu z pismami do PWiK-u, czy no, bo nie możemy, to jest droga miejska, nie możemy rozciąć tego asfaltu, nie, żeby... Jeszcze raz? No płacę. No zakład. I chodzi o to, że... No, ja przedstawiłem swoją realną sytuację i taki właśnie dylemat, że ta granica nie jest w naszej granicy płotu, bo to by było okej, to bym sobie wymienił, nie? Tylko to już jest... Ja bym może zaprosił pana do firmy. Siedziemy nad mopami, przejrzymy te, żeby tutaj. A wiem, jakby... że sąsiad też miał podobną sytuację. No to zapraszam. Dobrze. To jest już taka... Dobrze, dziękuję. A jeszcze jedno... Na przerwie, panie radny, troszkę jeszcze omówić, albo... Bo jasne, to jest taka to już wiem, osobista. Dziękuję, sprawa. Ale jeszcze czy ma pan jeszcze jakieś tak, pytania? Tak, jeszcze jedno pytanie. Bo też nie uzyskałem nigdzie informacji, kurczę, bo to też jest nowy projekt. Mówię o projekcie Moja Woda. I myśmy się na mojej posesji starają się też o to i zrealizowali tą inwestycję. Ona jeszcze nie działa, bo muszę jeszcze elektrozabór założyć i tak dalej, ale ja tą wodę chcę wykorzystywać do spłuczki, tak, i do pralki. I teraz, bo nie umiem, u was też tej informacji nie uzyskałem, czy ja muszę mieć trzeci licznik, tak? Bo jeden licznik ma podstawowy wody, drugi mam wodę tą szarą, która jest na zewnątrz do podlewania, to już mam drugi licznik. Czy teraz bym musiał, żeby umieć się rozliczyć, tak? Żeby też uczciwie się rozliczyć z tej wody, czy muszę na tym zainstalować trzeci licznik, który właśnie wskazywałby, ile ja tej wody do instalacji tej deszczówki wprowadzę, czyli jest to jakby woda wodociągowa, tak, nie jest to woda, która jest dostarczona, ale jest wodą ścieku, nie? Ja rozumiem, że pan zbiera wodę opadową czy roztopową do tak, tego zbiornika. Tak, i mam taką instalację już zrobioną. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że pan nie może tej wody odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna służy tylko do odprowadzania wód bytowych. Natomiast tą wodę, którą pan odprowadza, pan, mam nadzieję, odprowadza do kanalizacji deszczowej, bo nie wiem, czy w tej ulicy akurat jest. I nasze przedsiębiorstwo, póki co mówię, dlatego że tutaj rozmawiamy na ten temat, natomiast przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie eksploatuje kanalizacji deszczowej, czy też odwodnienia drogi. Ale założenia programu Moja Woda były takie, że właśnie, że tą wodę będzie można wykorzystać właśnie w instalacji dualnej. Więc... To ja sobie nie wymyśliłem tego pojęcia instalacja dualna, to były założenia właśnie programu Moja Woda też między innymi. Katarzyna Małowska-Bujak, Wodociągi Wodzisław, jestem dyrektorem technicznym. Ja myślę, że pan prezes nie zrozumiał do końca chyba i ja się też dopytam. My tego programu nie obsługujemy, więc nie znamy szczegółów. Rozumiem, że pan uczestnicząc w programie Moja Woda łapie sobie deszczówkę na własnym terenie, tak, i chce tą deszczówkę wykorzystać w instalacji wewnętrznej, tak, do prania i do, tak, spłukiwania, tak, czyli te wody finalnie trafią do kanalizacji naszej, tak, jako zbiór. I wtedy wydaje mi się, żeby musiał być trzeci licznik. Tak. Nie? To będzie sytuacja analogiczna jak przy pobieraniu wody ze studni. Mamy takie sytuacje, kiedy trafiają do nas ścieki, które są z wód gruntowych. Są z wód po prostu ze studni. I wtedy te wody są również opomiarowane. I tu myślę, że w tej sytuacji będzie analogiczny przypadek, że będzie trzeba te wody opomiarować i wtedy będzie pan rozliczany za ścieki, za tą wodę, za wodę zużytą. Rozumiem. Z wodociągu. Ja się wybiorę do was. Bardzo zapraszamy. Dziękuję na oczywiście. Tak chyba będzie najlepiej. Czy państwo macie jeszcze pytania, pan radny Likos? Bo została nam jeszcze jedna osoba i jedno przedsiębiorstwo. No i to byłoby, zbliżamy się do końca. Ja mam do pana prezesa pytanie. Bardzo fajnie to zabrzmiało, jak tak przynajmniej to odebrałem, że w Radlinie wszystko jest okej, że całe miasto jest wyposażone w sieć kanalizacyjną gdzieś tam na peryferiach, tylko troszkę brakuje
Natomiast na przykładzie swojej drogi, gdzie ja mieszkam, to jest ulica Pocztowa, mogę powiedzieć, że tam jest ta sieć tragiczna. Tam jest tragiczna i nie wiem dlaczego, ale swojego czasu, chyba to był pierwszy Fundusz Spójności, było to wszystko wciągnięte do tego programu, do tego projektu, gdzie chodził już projektant, już wszystko było naniesione na mapy, no i w pewnym momencie z tego wszystkiego się wycofano. Jeżeli chodzi o samą tę kanalizację, wystarczy się tylko przejechać tą drogą bez zaglądania do środka, do sieci i widać, co się z tą drogą dzieje. Tam co kawałek ta droga się zapada, w kilku miejscach już są zrobione tak zwane sarkofagi, wypełnienia, gdzie były zapadliska metr na metr, dwa na dwa metry. Po dużych deszczach okazało się, że jest taki pobór wody. Przypuszczam, że są takie duże nieszczelności, bo tam są, jak się nie mylę, te ceramiczne kanalizacje w środku. One są nieszczelne i przy dużym napływie wody deszczowej to powoduje, że po prostu wypłukuje ten materiał i się droga zapada. I tam u nas na tej drodze muszę powiedzieć, że to wygląda fatalnie. Dlatego tu prezes mówił o jakichś funduszach, które są możliwe do zdobycia, żeby jeszcze coś większego zrobić. No miałbym prośbę, żeby jeszcze się pochylić też nad tą naszą drogą i zrobić z nią porządek. Bo tam może do jakiegoś nieszczęścia dojść, gdzie czy samochód, czy nawet jacyś ludzie mogą po prostu wpaść do tych dziur, które się notorycznie co jakiś czas pokazują. A w tej chwili ta droga środkiem, gdzie idzie kanalizacja, jest cała pofałdowana. Tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezes odpowie na to. Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście na terenie Radlina mamy też, jest to jedna z dwóch albo trzech gmin, gdzie mamy dużo starych, pokopalnianych sieci, które wymagają remontu. I tak jak powiedziałem, że nie ma potrzeby budowania nowych sieci kanalizacyjnych, o tyle na terenie Radlina rzeczywiście jest potrzeba remontów. My te remonty planujemy, inwentaryzujemy. Te sieci są i będą sukcesywnie kamerowane, żeby zobaczyć te nieszczelności, o których pan radny tutaj mówił. Te modernizacje w Radlinie i też w Redutowach i w Wodzisławiu mamy zgłoszone również do dofinansowania z tak zwanego Krajowego Programu Ochrony Ścieków Komunalnych, KPOŚK. I właśnie w ramach tego programu liczymy, że będzie możliwość otrzymania dofinansowania na te modernizacje. Więc my zdajemy sobie sprawę z tego, że stan techniczny niektórych kanalizacji wymaga sukcesywnych odtworzeń i szukamy na to pieniędzy, dlatego że w bieżących jakby pozycjach przychodowych no nie ma takich środków, żeby na dużą skalę przeprowadzić tego typu modernizacje. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania radnych do pana prezesa, do PWiK, czy pozostałych naszych gości? Bo jest jeszcze z nami przedstawiciel PGG, pan Damian Tomiczek, inżynier energetyczny. Gdybyście państwo mieli jakieś pytania do przedstawiciela kopalni, to jest to właśnie ten moment. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to już ostatni czas, żeby się zgłosić i zapytać. Bo dzisiaj mamy wyjątkową grupę wyjątkowych ludzi i bardzo ważne tematy, więc wykorzystajmy. Jeszcze teraz będzie przerwa, gdzie można tam w kawiarence o coś dopytać, coś osobistego bardziej. Ja chciałam tylko dodać jeszcze do pana prezesa Marka Chruszcza, że sama też nie jestem zadowolona z tego, że ktoś przychodzi do mieszkania, mnie nie ma możliwości spisania licznika i bardzo się cieszę z tej wypowiedzi, że takie odczyty będą bez wchodzenia do domu. Mam nadzieję, że jak najszybciej. I jeżeli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za to, że z nami tak długo i tak cierpliwie i tak bardzo konkretnie odpowiadali na wszystkie pytania, bardzo istotne i ważne dla naszego miasta. Dziękuję bardzo za przybycie. Ogłaszam 15 minut przerwy na możliwość jeszcze zadawania pytań o tam w kuluarach. Dziękuję, na razie. Ja myślałam, że ty mówisz tak. Thank you.
Kontynuując dzisiejszy porządek obrad, zapraszam radnych na salę. Nie chciałam tego robić na początku posiedzenia, ale powinniśmy zmienić porządek obrad, wprowadzając kolejny punkt. Na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji chciałam wprowadzić uchwałę, którą przygotowała ta komisja, mianowicie podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uwzględnienia petycji. I tu referuje pan przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Było to omawiane na sesji, więc państwo wiecie o co... Na komisjach, i to państwo wiecie o co chodzi. Chciałam to wprowadzić jako punkt 11 dzisiejszego porządku obrad. Czy do tej propozycji macie państwo uwagi, zastrzeżenia? Nie ma pytań wobec tego. Przystępujemy do głosowania w sprawie, a tutaj pani napisała mi tak, że uwzględnienia, nie uwzględnienia petycji, tak? Racja, rzeczywiście. Nie uwzględnienia petycji, co było na komisjach omawiane. Chciałabym przeprowadzić teraz głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie punktu 11, tak jak to przed chwileczką odczytałam. Nie widzę pytań, wobec tego głosujemy. Jeszcze mamy. Wszystkie głosy zostały oddane. Zmiana porządku obrad została dokonana. W punkcie 11 mamy nową uchwałę. Kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia miasta Radlin do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W zastępstwie pani Beaty Laso, która miała nam dzisiaj referować ten projekt uchwały, jest pani Hanna Kabzińska. Była ta uchwała dyskutowana na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja Infrastruktury pozytywnie. Komisja Budżetu pozytywnie. Komisja Społeczna pozytywnie. Czy do tego projektu uchwały radni mają pytania? Proszę panią Hannę Kabzińską o krótkie przedstawienie tej uchwały. Tak jak pani przewodnicząca tutaj, dzień dobry na wstępie, tak jak pani przewodnicząca tutaj na wstępie powiedziała, w związku z realizacją tego zadania i przystąpieniem gminy do realizacji jego, konieczne jest podjęcie uchwały w tej kwestii. Program jest jakby kontynuacją na rok 2022. Z założeniem do zadań asystenta należy między innymi pomoc osobom niepełnosprawnym, które posiadają takie orzeczenia, między innymi o znaczny stopień umiarkowany. Pomoc realizowana przez tego asystenta odbywać się między innymi powinna przepraszam bardzo, ale jest to dla mnie po raz pierwszy wystąpienie, się bardzo zestresowałam. Pomoc tego asystenta między innymi wiąże się z wyjściem, z ogólnie pojętą pomocą przy załatwianiu różnych urzędowych spraw, ale też kulturalnych wyjść. Ma się to odbywać na zasadzie z udziałem tego asystenta i tej osoby niepełnosprawnej. I to właśnie ten program przewiduje. Będzie to realizacja, kontynuacja tego zadania przez ośrodek. Dziękuję. Wobec tego przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Wszystkie głosy oddane.
Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Jeszcze jest jeden punkt. Tak, trzeci. Tak. I kolejny punkt czwarty. Tak. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Również referuje pani Hanna Kabzińska. W temacie tego projektu uchwały były przeprowadzane konsultacje społeczne od 14 stycznia do 21. I nie otrzymano żadnych opinii, wniosków i uwag od uprawnionych podmiotów. Bardzo proszę przedstawić krótko, o co chodzi w projekcie tej uchwały. No to już mi trochę łatwiej będzie. W związku z nałożeniem nowych zadań do realizacji przez ośrodek, jednym z takich zadań jest właśnie przejęcie dodatku osłonowego. Kolejnym zadaniem przejętym przez ośrodek do realizacji jest przyjęcie z Urzędu Miasta, wcześniej były realizowane dodatki mieszkaniowe, jak również szeroko pojęte uwzględnienie zmian zadań związane z Ministerstwem Klimatu i działaniami w tym obszarze. Chodzi tu mianowicie o wydawanie zaświadczeń z programu Czyste Powietrze. I w związku z nałożeniem tych zadań nowych jest zasadne przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu ośrodka, no, żebyśmy mogli realizować te działania, które obecnie już tak realizujemy od jakiegoś czasu. I co jakiś czas po prostu z nałożeniem tych zadań konieczność jest zmiany statutowej ośrodka. Tak, było to omawiane na komisjach, bardzo szeroko dyskutowane. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja Budżetu pozytywnie. Infrastruktury pozytywnie. Społeczna pozytywnie. Czy są pytania radnych do pani referującej? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. I wszystkie głosy zostały oddane. 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie i jej statutu. Również w tym temacie tego projektu uchwały były prowadzone konsultacje społeczne i nie otrzymano żadnych opinii i wniosków. A pani referuje pani Małgorzata Mokrosz, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Bardzo proszę krótko w temacie tego projektu. Projekt uchwały był już podejmowany w listopadzie, ta uchwała. Nadzór prawny stwierdził, że niedoprecyzowane są jeszcze tematy związane z opiekunem Młodzieżowej Rady i z funduszami związanymi z wyjazdami tych młodych ludzi na delegowanie ich do różnych spotkań. Stąd konieczne było przedstawienie państwu właśnie tej nowego projektu uchwały, w którym uzupełnione są już te elementy związane z kompetencjami i z trybem odwoławczym opiekuna Młodzieżowej Rady oraz ze sposobem finansowania tych kosztów przejazdu członków Młodzieżowej Rady Miasta. I jest to ujęte w rozdziale 7 oraz w paragrafie 10 rozdziału 2. Było to omawiane na komisjach. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja Budżetu pozytywnie. Komisja Infrastruktury pozytywnie. Społeczna pozytywnie. Czy są pytania radnych do pani naczelnik? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Wszystkie głosy zostały oddane. Za zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta. I kolejny punkt dzisiejszego porządku. Punkt 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Radlin. Referuje również pani naczelnik. I były w tym temacie również prowadzone konsultacje społeczne.
I w tym temacie również nie otrzymano żadnych opinii i wniosków. Proszę pani naczelnik o krótką informację o projekcie uchwały. W tym projekcie uchwały, w zasadzie ta uchwała poprzednia z listopada nie została przez nadzór prawny unieważniona, natomiast RIO zwróciło się do nas z pytaniem, dlaczego ograniczamy datą 30 września termin składania wniosków przez prowadzących niepubliczne żłobki. W odpowiedzi zdecydowaliśmy, że nie będziemy ograniczać, stawiać tego terminu, stąd zmiana w tym obecnym brzmieniu uchwały dotyczy paragrafu 3 punkt 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotu bez wskazania już konkretnej daty. I to jest jedyna zmiana w stosunku do tego, co było w poprzednim projekcie uchwały. Jak jest nam to temat znany, omawiany na komisjach, proszę przewodniczących o opinię. Komisja budżetu pozytywnie. Infrastruktury pozytywnie. Społeczne pozytywnie, niejednogłośnie. Czy są pytania radnych do pani naczelnik? Pani radna Radowska-Polnik. Ja pytam, dotacja została na tym samym poziomie, czyli w wysokości tylko i wyłącznie 100 zł. Dobrze, tak. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Uchwała została podjęta. Głosowało za nią 13 osób. Przeciw 1. Wstrzymała się 1. Uchwała została podjęta. Dziękuję pani naczelnik. I kolejny punkt porządku obrad. Punkt 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Referuje pan Marcin Król, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii. Proszę krótko w temacie tego projektu uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, dalszy ciąg działań związanych z uchwałą w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki dla domków na nieruchomości, domków letniskowych na nieruchomości i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W listopadzie Rada Miejska podejmowała uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowych stawek dla tych nieruchomości, o których wspomniałem, unieważniając uchwałę, przepraszam, z lutego 2020 roku. Po wprowadzeniu zmian podyktowanych uwagami, które wpłynęły do skarbnika, w grudniu podjęto nową uchwałę, która tej uchwały listopadowej nie uchyliła. I stąd też dla porządku prawnego ten projekt uchwały, który Państwo teraz macie. Dziękuję. Dziękuję. Było to omawiane na komisjach. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja budżetu pozytywnie. Infrastruktury pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Czy są pytania radnych do pana naczelnika? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. I wszystkie głosy zostały oddane. Głosowało za 14 radnych, przeciw 1 radny. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję. I przechodzimy do kolejnego punktu 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na rok 2022. Referuje pan Waldemar Machnik, skarbnik miasta. Proszę panie skarbniku, tak krótko. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów o kwotę 30 tysięcy złotych. W tym w całości są to dochody bieżące.
zmniejszamy wydatki ogółem o kwotę 2 153 623 zł i 56 groszy. Z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 371 439 zł i 44 grosze oraz zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 2 525 063 zł. Dziękuję. Czy są pytania radnych? Pani radna Radowska-Bojnik. Dyskutowaliśmy już o tym punkcie na komisji. Chodzi mi tutaj o punkt zwiększenie kultura fizyczna. Obiekt sportowy, budynek multisportowy przy ulicy Odległej wraz z trybuną sportową. Ja mam takie pytanie, na które wczoraj żeśmy nie dostali odpowiedzi. Swego czasu, z tego co wiem, był tam przygotowany projekt. Miał tam powstać w tej czylnej części CUS. Chciałabym się dowiedzieć, ile kosztował nasz ten poprzedni projekt i co się z nim w tej chwili stanie. Szanowni Państwo, tutaj kwotę mam, bo to też powiedziałem Państwu na komisji, że to sprawdzimy. Kwota tego projektu, myśmy ten wydatek dokonali w 2017 roku, wynosiła 42 927 zł. Z mojej strony tyle. No i teraz co z tym projektem? Pan burmistrz, bardzo proszę. Tą informację akurat już wczoraj na komisji podałem. No, na naszej nie. Pytała pani, po co był ten projekt, czemu projektujemy, mniej więcej coś takiego było. Wtedy odpowiedziałem, że ten projekt pozwolił nam dokonać wyboru innej lokalizacji CUS-u, nie w budynku przy ulicy Odległej, ponieważ kosztorys, który uzyskaliśmy dzięki temu projektowi, wskazywał na niecelowość takiej inwestycji w tym miejscu. Wydając nieco wyższą kwotę, uzyskaliśmy zrewitalizowany budynek zabytkowy, familok. Tak, panie burmistrzu, ja krótko chcę odpowiedzieć. Proszę mi powiedzieć, co się stanie z tym projektem, który jest na ten budynek przygotowany. Jak pani wie, Centrum Usług Społecznych już funkcjonuje pod innym adresem na ulicy Korfantego. Wobec powyższego nie będziemy realizować projektu budowy Centrum Usług Społecznych przy ulicy Odległej. To znaczy projekt właściwie pójdzie do kosza i pieniądze, uważam, zostały zmarnowane. To jest pani opinia, myślę, że niesprawiedliwa, ponieważ tak powiedziałem, Centrum Usług Społecznych, gdyby powstało w oparciu o ten projekt, byłoby zbyt drogie jak na tą lokalizację. To proszę stąd mi powiedzieć. Stąd państwo również nam pomogli podjąć decyzję. Rada Miejska, może nie w tym składzie, albo już w tym składzie, aby ten centrum ulokować przy wyższych, nieco powiedziałem, kosztach przy ulicy Korfantego. To proszę mi powiedzieć, w tej chwili będziemy projektować nowy budynek multisportowy. Proszę mi powiedzieć, jakie są założenia tego mniej więcej, czy państwo wiedzą, jaki w tej chwili może być koszt tego budynku, bo myśmy się skupili jak gdyby na budynku, ale tu jest nawet podpisane, że trybuna sportowa i czy można by było jak gdyby to rozwinąć jakoś. Nasz zamysł, z którym przyszliśmy do państwa na komisję, zakłada powstanie budynku nowego, miejsca istniejącego, starego, nowego budynku dwukondygnacyjnego, czyli parter i piętro. Parter na potrzeby obsługi boisk sportowych ze sztuczną murawą i z murawą naturalną, zarówno na potrzeby klubu Górnik Radom, który dzisiaj prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży przy tym samym adresie, jak i na potrzeby podmiotów, klubów sportowych, drużyn, które korzystają na zasadach najmu z boiska treningowego ze sztuczną murawą. Piętro planujemy przeznaczyć na inne dyscypliny sportowe zgodnie z potrzebami miasta. Mniej więcej jaki koszt by był tego budynku? Bo mi się wydaje, że jeżeli miasto przystępuje do takiej realizacji, jednak powinno zaciągnąć, tak się mówi, języka, jaki jest koszt tego i skąd będzie to finansowane? Ten budynek przy ulicy Odległej, budynek sportowy, jak i trybuny, jak i adaptacja budynku, czy przebudowa budynku przy ulicy Rejmonta 79, planujemy złożyć do dofinansowania w ramach aktualnego naboru w programie Polski Ład. To odpowiada na drugą część pytania. Co do pierwszej części, tak też wczoraj, nie pamiętam czy akurat na komisji społecznej, ale na którejś na pewno,
ale to Państwo znacie nasze stanowisko co do szacowania kosztów bez projektu. Unikamy wskazywania kosztów, ponieważ potem projekt może pokazać zupełnie inne koszty i może się pojawić zarzut, że słyszeliśmy o innych kosztach. Jeżeli byśmy mówili natomiast o bardzo zgrubnych, bardzo tak, no chodzi o jak gdyby szacunkowych kosztach, to możemy mówić około za sam budynek około 2,5 do 3 milionów złotych. Mhm. Proszę mi powiedzieć, jeżeli nie otrzymamy środków wsparcia, czy jesteśmy w stanie go jako miasto sami wybudować? Sami nie, natomiast istnienie, posiadanie projektu z ważnym pozwoleniem na budowę pozwala nam aplikować o inne środki, zarówno z budżetu państwa, to myślę, Ministerstwo Sportu, FRKF, lub z innych źródeł, które się pojawią. A jeszcze mam takie pytanie, czy ktoś w ogóle przemyślał to, czy miasto będzie stać na wybudowanie, jak gdyby późniejsze, jak gdyby działalność tego budynku? No bo wiadomo, trzeba będzie prąd opłacić, wodę, czy jak to się wygląda w tej chwili, czy to klub sobie sam płaci, czy jak gdyby miasto to finansuje? Szanowni Państwo, dzisiaj mamy do czynienia z budynkiem bardzo starym, nie najlepszej kondycji, przy ulicy Odległej, który w połowie jest używany przez Klub Górnik Radlin właśnie na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży. Są tam pomieszczenia klubowe, szatnie i węzeł sanitarny. Druga część stoi póki co nieużywana, ponieważ nie tylko koszty planowanego CUS-u wyszły wysokie, ale również domu dziecka, który planował tam umieścić powiat wodzisławski. I ta część póki co stoi nieużywana. Ona jest w minimalnym stopniu ogrzewana, ponieważ jest tam też przyłącze wody. Jest tam też oprócz tego przyłącze prądu. Więc można powiedzieć, że dziś miasto jest właścicielem całego obiektu, który w połowie póki co jest używany. I nikt miasta, a gospodarzem tam jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, aby nie zwolnił na przyszłość z konieczności przeprowadzania remontów czy adaptacji do innych potrzeb, termomodernizacji, osuszania, wymiany części więźby dachowej, a także poprowadzenia na nowe instalacji, przynajmniej w tej części dotychczas nieużywanej. Korzysta z tego, jak powiedziałem, górnik. Górnik Radlin jest tam najemcą i płaci MOSiR-owi za ten obiekt czynsz. No ja tak... Odpowiadając natomiast na to, jakby to było pytanie w pytaniu, czy nas będzie stać. No, szanowni Państwo, przygotowując tą część Polskiego Ładu dla Radlina, założyliśmy, że nie chcemy tworzyć tkanki miejskiej, która nie istnieje, czyli nie chcemy tworzyć nowych obiektów do utrzymania. My tak naprawdę zastąpimy dotychczasowy obiekt, który wymaga znaczących nakładów, a i tak nadal będzie obiektem starym, jedynie zaadoptowanym do celów sportowych, na obiekt nowy, wybudowany w nowej technologii, z nowymi instalacjami, odpowiednio termomodernizowany, czy w ogóle wybudowany w odpowiednim reżimie technologicznym, zakładającym również oszczędność energii. Wspomniała Pani, jeżeli dobrze pamiętam, o wodzie. No ilość wody zawsze jest, no tam coś powiem, utrzymanie tam woda, bo woda i prąd to są takie wartości, czy takie wydatki, które są proporcjonalne do ilości korzystających. My mamy nadzieję, że ten obiekt będzie wykorzystywany nie tylko przez piłkarzy, ale i przez inne dyscypliny i nie będzie stał pusty. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, to właśnie bym odpowiedział w ten sposób, że zużycie energii elektrycznej, wody jest uzależnione od ilości korzystających. Jeżeli tych korzystających byłoby podobnie, jak mamy dzisiaj, to proporcjonalnie koszty będą podobne w tym nowym budynku. Natomiast koszty ogrzewania i koniecznych, wydających się przewidzieć w przyszłości, nakładów na naprawy, choćby na remonty, oczywiście będą znacząco niższe w nowym budynku niż w starym. A proszę mi powiedzieć, kiedy jak gdyby dowiedziało się miasto, że jest możliwość z Polskiego Ładu dofinansowania takich obiektów? Bo w sumie jesteśmy świeżo po zatwierdzeniu budżetu na ten rok i no i tu już jest styczeń i no jak gdyby nowa taka duża inwestycja. Może nie tak zadane pytanie, bo gdyby Pani zapytała o to, kiedy wiemy, że mamy do dyspozycji cały obiekt, to wiemy to od końca roku.
Na koniec roku powiat formalnie nas poinformował o tym, że... Tak, ale o tym było wiadomo, że dom dziecka nie powstanie już od dłuższego czasu. I wiedziała właściwie... pani więcej niż my. No, ponieważ pani powiat wodzisławski poinformował nas w końcówce roku o tym, że nie będzie wykorzystywał obiektu przy odległej na dom dziecka, przysyłając stosowny dokument. Dopiero na koniec grudnia doszło do rozwiązania umowy użytkowania, dokonano wniosków do ksiąg wieczystych o wykreślenie wpisu prawa użytkowania i budynek wrócił do miasta. Doszło do odbiorów, czyli spisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Tu brał udział przedstawiciel miasta i przedstawiciel MOSIR-u. I dopiero wtedy obiekt w całości, bo ta pierwsza część jest nadal najmowana górnikowi Radlin. Pierwsza część dopiero od tamtej pory wróciła we władanie miasta osobie MOSIR-u. I to faktycznie rozwiązało nam też ręce o myśleniu o tym obiekcie do przebudowy w całości. Chcieliśmy uniknąć myślenia o remoncie, jakichś znaczących nakładach na ten obiekt, nie mając go w całości w dyspozycji. A kiedy już mieliśmy go w całości, wiedząc, że nie powstanie w tej części dom dziecka, uznaliśmy, że zaproponujemy Państwu zamiast nakładów na adaptację tej nieużywanej części, wybudowanie nowego obiektu. Tak, ale kiedy zrodził się ten pomysł, żeby to zaadaptować na te budynki? No bo jako tako no, nie było takiej przedtem mowy, jak gdyby był CUS. CUS nie opłacało się tego, zostało to przejęte i jak gdyby nikt nie interesował się tą częścią tego budynku. To nieprawda. Nie tylko tą część, nie tylko ta część nieużywana dzisiaj, ale również część, którą używa górnik Radlin, jest w obrębie naszego zainteresowania cały czas, zdając sobie sprawę ze stanu technicznego tego obiektu, a co do części, która jest używana przez klub piłkarski, również wiedząc o zgłaszanych uwagach co do pogarszającego się stanu technicznego, więc wiemy, że gdzieś za jakiś czas czeka nas konieczność podjęcia decyzji o bardzo gruntownym remoncie tego obiektu wraz z termomodernizacją i osuszaniem. To jeszcze teraz pytanie, na jaki procent dofinansowania możemy liczyć do tej i ile będziemy musieli sami do tego dołożyć? Budowa, modernizacja, budowa obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych jest tym samym jakby, jest w tej samej grupie projektów. W Polskim Ładzie są 4 grupy projektów. Dofinansowanie, czy wkład własny, tak będzie łatwiej, wkład własny może być 5, 10, 15, 20%. I te obiekty, które wspomniałem, są w grupie, gdzie wkład własny ma wynosić minimum 10%. Dobrze, ale teraz wracajmy do tej trybuny. Czy to powstanie zupełnie trybuna w innym miejscu, czy ta trybuna, która jest, po prostu, bo z tego co wiem, jak gdyby osoby, które tam w tej chwili jak gdyby są, chcą zadaszenie tej trybuny. I czy to będzie wybudowanie całkowicie nowej trybuny, w którym miejscu, czy po prostu tylko zadaszenie obecnej? Szanowni Państwo, dzisiaj Państwo procedujecie właśnie w tej chwili między innymi przeznaczenie środków na projektowanie. W przypadku projektowania trybuny do tego projektowania zaprosiliśmy przedstawicieli zarządu, czy zaprosimy przedstawicieli zarządu Górnika Radlin. I myślę, że udział przedstawicieli tego klubu w projektowaniu akurat trybuny jest nieodzowny i w efekcie uzyskamy instalację, budynek, obiekt budowlany, który będzie spełniał ich oczekiwania. Obie opcje są na stole, czyli zarówno budowa nowej trybuny od ulicy Odległej, jak i trybuna wzdłuż dłuższego boku boiska, tam gdzie dzisiaj istnieje ta betonowa. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, panie burmistrzu, jeżeli się aplikuje o jakiekolwiek środki, czy do tego obecnego ładu, czy poprzednie, trzeba dysponować projektem. I trzeba taki projekt zrobić, zapłacić, a jeżeli się nie otrzyma środków, no to nie jesteśmy w stanie tego wykonać sami i taki projekt będzie czekał na lepsze czasy. Bez projektu z pozwoleniem na budowę przede wszystkim nie można rozpocząć robót budowlanych, więc nie sposób myśleć o jakiejkolwiek budowie bez projektu, a o dofinansowaniu jakimkolwiek, bo teraz mówimy o scenariuszu bardzo
dla nas optymistycznym, pozytywnym, czyli gdybyśmy otrzymali to finansowanie. Natomiast może być zupełnie inaczej i wtedy bez projektu nie sposób ubiegać się jakiekolwiek dofinansowanie z innych źródeł. My oczywiście wierzymy w to, że uda nam się pozyskać środki z Polskiego Ładu, ale dobrze wiemy, że wcale tak nie musi być. Wtedy posiadana dokumentacja umożliwia nam ubieganie się o dofinansowanie z innych źródeł, ale dopiero posiadanie dokumentacji wówczas. Pani radna, jeszcze w tym... W tym temacie, pani przewodnicząca, ja dobrze wiem o tym, żeby gdziekolwiek aplikować, to potrzebne są projekty. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Tylko mając na uwadze, że był projekt, który był na przygotowanie CUS-u, gdzie powstał inaczej, jak gdyby 43 tysiące, no jak gdyby wyparowały pieniążki. W tej chwili wydajemy 80 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, ile by było za to oświetlonych przejść dla pieszych albo wyremontowanych dróg, jeżeli byśmy chcieli to tak przeliczać. Ale pani wie, że ten projekt musiał być, bo aplikowaliśmy. Tak, ale pani przewodnicząca, no aplikowaliśmy, ale pieniądze zostały wydane i właściwie no, zostały wyrzucone. Wyrzucone, to tak byśmy wzięli te pieniądze i przemielili przez niej szczarkę. A widziała pani inną drogę, bo przecież nie można było tam budować CUS-u. No się okazało, że nie dostaniemy pieniążków na budowanie tamtego projektu. No ja wiem, jak to wszystko działa, tylko po prostu chodzi mi o to, że to jest moim zdaniem znowu będzie kolejny projekt, bo już wiemy, że nas nie stać na wybudowanie tego, który poleży w szufladzie i być może za parę lat znowu jak gdyby przestanie istnieć i wyrzucimy sobie go po prostu. Czyli pani proponuje, żeby nie robić tego projektu? Nie, ja tylko zadaję pytania, bo moim zdaniem, jeżeli chce się przystąpić, to jak gdyby trzeba było jak gdyby skończyć. Jeżeli mamy projekt gotowy, gdzie był na CUS, to pytam, czy nie można go wykorzystać na to, żeby wyremontować jakoś to. A tak poszły 43 tysiące i to już jest kolejny projekt, który jak gdyby gdzieś został, przeleżał się w szufladzie i został wyrzucony. Projekt na CUS zakłada budowę CUS-u. Przepraszam, jeżeli planujemy inną funkcję, to robi się projekt na co innego. Jeżeli robię projekt na garaż, to tam będzie garaż, a nie pomieszczenia mieszkalne i na odwrót. Jeżeli ktoś ma projekt na dom, no to przecież nie zrobi z tego garażu. To jest bardzo podobne. No, dziękuję. Pan radny Likos chciał zadać pytanie. Bardzo proszę. Ja czuję taki mały niesmak w tej sprawie, bo robiąc ten nowy projekt, o którym teraz mówimy, kolejny, jeszcze inny projekt wyrzucamy do kosza. Swojego czasu Rada miała inicjatywę, podpisując się w osiem osób, aby rozpocząć budowę stadionu Górnika Radlin. To też był konkretny projekt, gdzie miała powstać trybuna, właśnie z budynkiem socjalnym dla klubu i jeszcze dwa segmenty trybun, wzdłużny i ten od strony torów. I to żeśmy zaczęli, ta budowa ruszyła rozebraniem skarpy, jak pamiętamy. No i na dzień dzisiejszy znowu wychodzi na to, że ten projekt, już nawet nie wiem ile kosztował ten projekt, ale to będzie kolejny projekt wyrzucony. No bo jeżeli ruszy budowa tego budynku piętrowego, no to na pewno już ta trybuna i stadion nie ruszy nigdy. Bo nie wierzę w to, że coś takiego powstanie. Jeszcze drugi temat w tej sprawie. Nie wiem, czy to jest możliwe do zaadoptowania, bo mówi się też o zaprojektowaniu trybuny. Może można by wykorzystać z tego gotowego projektu, bo tam są jakby w tym projekcie trzy segmenty. Ta główna trybuna, gdzie jest zlikwidowana skarpa i ten wzdłuż boiska. I myślałem właśnie, czy to by trzeba było wrócić do tego projektu, jak on wygląda. I co zarząd klubu na to powie? Czy to ta część tego projektu byłaby do wykorzystania, by nie trzeba było wtedy nowego robić? Dziękuję. Projekt, o którym wspomniał pan radny, powstał w 2008 lub 2009 roku i kosztorys, już dobrze sobie przypominam, na tamten czas, kilkanaście lat temu, to było 4 lub 5 milionów złotych na tamten czas. Rozebranie skarpy, jeżeli dobrze pamiętam, to już chyba ja pamiętam, czyli to gdzieś tam około 2011 chyba było. Jest na tej sali jeszcze kilku radnych, włącznie z panem, panie Andrzeju, którzy byli w składzie rady, która pozwoliła nam wybudować boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią to był efekt porozumienia z klubem Górnigradu. To znaczy w zamian za budowę, na którą nas już wtedy nie było stać. Usiedliśmy do stołu i szczerze porozmawialiśmy, co na tamten czas sprawiało klubowi największą trudność, a był to moment, kiedy się bardzo dynamicznie przychodziła młodzież do klubu. Brak dobrej bazy treningowej. Brak bazy treningowej. I wtedy tamta rada podjęła decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na projekt i wybudowanie w późniejszym okresie boiska właśnie tego przy ulicy Mariackiej, którym się należy ocenić z perspektywy czasu jako bardzo dobrą decyzję. I z tego powodu jakby temat dużego budynku miał być przy ulicy Odległej za bramką, o ten budynek miała być oparta jakby trybuna, nie był realizowany. Dzisiaj mówimy o jednej trybunie, przynajmniej w części krytej zadaszeniem. I to jest to, co odpowiada potrzebom korzystających z tego boiska. Nie mówimy tu tylko o kibicach pierwszego zespołu, ale również drużyn młodszych. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania radnych? Pan radny Schindler. Na początek mam drobną prośbę do pani przewodniczącej, aby jednak starała się zachować obiektywizm i w przypadku czy to mojej wypowiedzi, czy tu koleżanki, jak przed chwilą było, żeby zachować obiektywizm, bo koleżanka zadawała konkretne pytania panu burmistrzowi, a pani stawiała się jakby w rolę i odpowiadała na, prowadziła polemikę z panią radną. Już konkretnie do pana burmistrza. Niestety coraz częściej widzimy taką analogię zdarzeń, bardzo niekorzystną wydaje nam się dla naszego miasta. Chodzi o koncepcje różne i przystępowanie do projektów. No słyszymy tutaj, ja o wielu takich sprawach nie wiedziałem, bo jestem nowym radnym, ale obiecuję, że złożę zapytanie i będę starał się dociec do tych wszystkich faktów od 24 lat istnienia miasta, ile takich projektów przysłowiowo zostało wyrzuconych do kosza. I wczoraj mieliśmy też panią naczelnik, panią Janetową i ona oficjalnie powiedziała, że w wielu przypadkach jakby nie da się określić, czy ta realizacja będzie, czy dany projekt będzie zrealizowany, dopóki nie zlecimy projektu. Czyli tak jak gdyby w momencie powstania koncepcji, w momencie przekazania środków na projektowanie, włodarze jakby nie mieli wyobraźni i nie byli pewni, czy przynajmniej w jakimś tam stopniu, że dojdzie do realizacji danej inwestycji. Nawet teraz słyszałem z ust pana burmistrza, że w momencie, gdy projekt powstawał, to był na tyle wyliczony, później się realia zmieniły i to wszystko dużo drożej i dlatego projekt nie został zrealizowany. Jest to któraś już sytuacja, ja tu słyszę już którąś, przynajmniej kilka w przeciągu tych 2,5 roku, odkąd jestem radny, gdzie taka sytuacja miała miejsce. Więc ja nie rozumiem. To nie jest tak, że państwo piastujecie te funkcje od miesiąca. Przecież można się wykazać wyobraźnią, jakimś większym rozeznaniem rynku, realiami, jakie są wokół nas. A nie, że dopuszczę do sytuacji, że po raz kolejny rezygnujemy, bo nie jesteśmy w stanie projektu zrealizować. Druga sprawa jeszcze, panie burmistrzu, tu też na to zwróciła uwagę koleżanka Roma, ale nie uzyskała konkretnej odpowiedzi. My jako radni no, zostaliśmy zaskoczeni tą nową koncepcją tego budynku multisportowego, jak został nazwany, czyli rozumiemy, że ma to być budynek ogólnodostępny, gdzie można trenować różne dyscypliny sportu. Zostaliśmy zaskoczeni, bo nigdy takiej koncepcji nie słyszeliśmy o takiej koncepcji. Było tam wręcz przeciwnie coś innego. Najpierw miał być ten CUS, później miał być dom dziecka i teraz nagle jakby z miesiąca na miesiąc, bo w poprzednim miesiącu nie mieliśmy takiej informacji, że coś takiego może powstać. Mamy informację, że budynek ma powstać za kilka milionów, że będziecie się oczywiście starać z Polskiego Ładu,
że to tylko was wyjdzie powiedzmy z 300-400 tysięcy, na przykład dyscyplinę sportu i kluby nie zostały poinformowane. Mówił pan, że zostaną zaproszeni na konsultacje dotyczące projektowania trybun klub Górni Gradli. No a co z pozostałymi salkami? Czy taką informację otrzymali prezesi innych klubów, nie wiem, instruktorzy fitness z Mosiru, że będzie możliwość taką skorzystać z takich salek? Na etapie projektowania przecież trzeba też uwzględnić, mieć jakąś wizję, jakie dyscypliny sportowe będą uprawiane na tych salkach, bo przecież inaczej trzeba wykonać instalację do, nie wiem, do dyscypliny sportu szermierka, inaczej do fitness, bo to są lustra i tak dalej, inaczej salkę bokserską. Więc i zastanawiamy się, czy czasem, nie wiem, nie miało wpływ na ten projekt taki nagły. Jakiś czas temu widzieliśmy w całym mieście rozwieszone prześcieradła z roszczeniami jednego z klubów. Czy po prostu w ten sposób nie jest uprawiana polityka? To nas zastanawia. Ja tylko chciałam odpowiedzieć panu radnemu, że może pan nie zwrócił uwagi, czy nie nadążał pan, ale odpowiedziałam pani radnej Radowskiej-Polnik w temacie projektu, więc pozwoli pan, że będę zabierać głos tak jak trzeba. Dziękuję. No mam nadzieję. Pan burmistrz, bardzo proszę. Nie chciałbym być posądzony o brak udzielenia odpowiedzi w zakresie braku wyobraźni. Ci, którzy nas znają dłużej, wiedzą, że tej wyobraźni i jednocześnie realizmu jednak tej ekipie nie brakuje. A to właśnie wyobraźnia, panie radny, każe tworzyć różne plany, różne scenariusze na różne okazje. I to, że nie ze wszystkim się z panem, czy w ogóle z radnym dzielimy, to nie dlatego, że coś ukrywamy. Tylko, szanowni państwo, jeżeli wiemy, w jakim stanie jest nasza substancja mieszkaniowa, sportowa, kulturalna, to są różne scenariusze tworzone na różne okazje. Co dotychczas wiedzieliśmy o ulicy Odległej, o tym budynku sportowym obecnie istniejącym? Może co do połowy jest nieużywany, przeznaczenie jest biurowe, tak jest oficjalnie. Jakakolwiek zmiana sposobu użytkowania wymaga projektu i pozwolenia na budowę panelu. Pytanie, czy my potrzebujemy biur? No, nie, a na pewno nie w tym miejscu. Potrzebujemy zastąpić stary budynek nowym o charakterze sportowym. Jeżeli to wiemy, no to myślimy tak, jeżeli przebudowywać, no to muszę mieć do dyspozycji cały obiekt i muszę mieć możliwość, w ogóle szansę pozyskania środków, gdzie wkład własny będzie na tyle niewielki, że w razie pozyskania środków wykonanie tej inwestycji będzie realne, będzie osiągalne, będzie możliwe. Ja nie wiem jak pan, ale faktycznie tu się muszę przyznać, rok temu nie miałem wyobraźni, chyba nikt nie miał, patrzę na panią burmistrz, chyba też nie miał wyobraźni, że będzie Polski Ład. Nie wiem, kto miał, ale pojawił się. Pojawił się Polski Ład, jest druga odsłona. Mamy potrzeby, mamy założenia nie tworzenia nowych obiektów, które będą kosztowały w utrzymaniu nowe pieniądze. I to jest właśnie ten moment, w którym możemy do państwa przyjść. Pod tych kilka przesłanek się ziściło. Jest fundusz, z którego można pozyskać środki. W razie pozyskania środków wkład własny jest w naszym zasięgu. Mamy do dyspozycji cały obiekt, a nie jego połowę. I znamy potrzeby. Więc to nie brak wyobraźni, ani uginanie się przed jakimiś naciskami takimi lub innymi. Zresztą nie wiem, pan jakoś specjalnie ten jeden transparent wywieszony na płocie jakoś specjalnie nie podniecił, nie wiem czemu pana. Po prostu ktoś powiesił, no bywały już różne akcje, w różny sposób można artykułować swoje potrzeby. Dziś najczęściej się to dzieje na Facebooku albo na innych platformach, to akurat forma bardziej analogowa. Natomiast
Trybuna moim zdaniem powinna być konsultowana z tymi, którzy wiedzą, jak z tego korzystać, jakie są potrzeby. Jeżeli chodzi o budynek, ten nowy, planowany, to żeby to był budynek nie parterowy, a dwutok kondygnacyjny, parter plus piętro, za tym przemawiają koszty budowy, które patrząc na cenę metra kwadratowego po prostu są niższe przy budynku z piętrem niż na samym parterze. Będą postawione przed projektantem określone wymagania, takie, które pozwolą nam zaadaptować na różne potrzeby. Przecież niewielką przestrzeń, bo nie mówimy tu o budowie hali sportowej, tylko mówimy o zaadaptowaniu niemalże poddasza czy piętra nad częścią socjalną, piłkarską. Martwi się pan o ilość projektów, które pana zła poszły do kosza. Wie pan, ja się spodziewałem takiego, bo to jest bardzo chwytliwe pod publikę. To są pieniądze publiczne, panie burmistrzu. To nie jest nic pod publikę. Ja tu mam z kilku lat zebrane inwestycje, tylko z jednego z wydziałów. I dosłownie na dwie strony kolorowe mam cztery, może pięć za lata, za kilkanaście lat, gdzie mamy projekty z różnych powodów niezrealizowane. Za każdym brakiem realizacji jest solidne uzasadnienie. Więc tworzenie atmosfery, że coś jest wyrzucone do kosza, jest po prostu niewłaściwe i krzywdzące. Co do braku wyobraźni, szanowni państwo, pewnie macie w rodzinach, albo sami borykaliście się w ostatnim czasie z budową, przebudową, z dużym wydatkiem budowlanym. Dobrze wiecie, że jedno się planuje, drugie wychodzi z projektu, a zupełnie co innego potem się płaci. My działamy na tych samych warunkach, na tych samych zasadach. Tylko, że żeby wydać pieniądze publiczne, żeby znaleźć uzasadnienie, żeby w ogóle przyjść do państwa po jakieś zgodę na jakiś wydatek, to my musimy mieć ten kosztorys i musimy wiedzieć, dlaczego jakaś budowa, jakaś inwestycja ma kosztować, jak ma wyglądać, bo inaczej przecież państwo byście się nie zgodzili. Stąd konieczność projektowania. Dziękuję. Panie burmistrzu, muszę się odnieść, bo wszystko fajnie, ale cały czas masło maślane, panie burmistrzu. Nie odpowiedział pan konkretnie na moje pytania. Zrobił pan długi wywód filozoficzny Ale to proszę zadać to konkretne pytanie. Ale panie radny, proszę zadać konkretne pytanie. No to tak, to skąd wzięła się koncepcja z wybudowania budynku multisportowego w tym miejscu, gdzie miesiąc temu nikt z nas z radnych nie miał o tym zielonego pojęcia? Na podstawie czego? Szanowni państwo, miesiąc temu nie przygotowywaliśmy się do Polskiego Ładu, do tej edycji. Miesiąc temu jeszcze budynek, no nie, miesiąc temu nie, ale 20 grudnia chyba budynek był jeszcze we władaniu powiatu. Chyba w okresie, jeżeli dobrze sobie przypominam, to w okresie między świętami a Nowym Rokiem, nie widzę pana kierownika Piotra, doszło do przekazania formalnego tego obiektu. I tyle, to jest całe wytłumaczenie. To nie był wtedy czas na dokładanie tego zadania do budżetu. Przechodzimy z tym do państwa teraz. W takim razie kolejne pytanie, które nie uzyskałem odpowiedzi. Czy w tej części, która będzie nad, czyli na pierwszym piętrze, mają być dwie sale ogólno, no nie wiem nawet jakie dostępne, do kogo, czy w takim razie pozostałe kluby, stowarzyszenia zostaną zaproszone na rozmowy, konsultacje, udział w projektowaniu? Nawet nie wiem, skąd pan wie, że to ma być u góry. No nie wiem, bo dół słyszeliśmy, że ma być dla... Nie, jedna część na potrzeby piłkarskie, a druga do wykorzystania. No, szanowni państwo, dzisiaj mamy ponad 150 dzieci w grupach młodzieżowych. Ci rodzice gdzieś też muszą móc czekać, więc potrzebujemy jakiś rodzaj świetlicy. Najlepiej jeszcze, tak byśmy chcieli, tak nam się marzy, z widokiem na to boisko, ze sztuczną murawą, żeby rodzice nie musieli, niezależnie od pogody, stać przy płocie czy siedzieć w samochodach, żeby mogli w cywilizowanych warunkach na te swoje pociechy zaczekać. I jednocześnie patrzeć na to, co się dzieje na boisku.
Jeżeli pan będzie sobie tego życzył, jeżeli inne kluby zgłoszą taką potrzebę, na pewnym etapie przez krótki czas wziąć udział w konsultacjach tego projektu, to będę zaszczycony móc pana gościć. No to dziękuję bardzo za tą deklarację, ponieważ dlaczego skąd te napatrzywe pytanie do pana w tej kwestii? Ja rozumiem, że to jest wszystko jakby, jestem też człowiekiem sportu, więc uzasadnione, jeżeli chodzi o te grupy dla dzieciaków, żeby rodzice mieli możliwość komfortowej. To wszystko my rozumiemy. Tylko reprezentuję klub, jestem trenerem w klubie uczniowski klub sportowy Ronin, który działa w naszym mieście od 17 lat. I sukcesywnie od samego początku zwracamy uwagę nasi działacze, trenerzy, że no nie mamy takiego swojego miejsca jako jeden z nielicznych klubów w naszym mieście, swojego kawałku podłogi, gdzie mieliśmy do dyspozycji taką specjalistyczną salkę do uprawiania sportu walki, do kickboxingu, bo takie dyscypliny uprawiamy kickboxing. I wszyscy, którzy się zajmują sportem, wiedzą, no jak bardzo trudno jest prowadzić taki trening sportowy na wyższym poziomie, gdzie chcę zaznaczyć, my przez te 17 lat no mieliśmy spektakularne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej. Z zeszłego roku to aktualnie mistrzowie w Polskim Związku Kickboxingu, mistrzowie Polski w różnych federacjach sportowych. I bardzo trudno jest cały czas prowadzić treningi na salach rekreacyjnych, salach gimnastycznych. Ostatnie nasze pismo z zarządu klubu było w 2015 roku. Ponowiliśmy pismo do Mosiru, do miasta w tym roku, na początku tego roku, bo otrzymaliśmy informację, że pojawi się salka właśnie na Sokolni i tak mówię, no jakoś odbijamy się od ściany, nie mamy odzewu pozytywnego ze strony włodarzy naszego miasta. Tak jak mówię, no pozostałe kluby naprawdę tą bazę sportową mają i no, pływacy mają gdzie pływać, tak, szermierzy mają gdzie rozłożyć te swoje maty i jest instalacja elektryczna przygotowana do podpięcia szybkiego urządzeń. Gimnastycy mają jedną salkę dostosowaną w szkole sportowej, drugą mają dużą sokolnię. No a my jesteśmy klubem kickboxingu, gdzie powinniśmy mieć worki na ścianach, gdzie powinniśmy mieć tarcze, maty na podłodze. I od 17 lat borykamy się, mimo licznych sukcesów, mimo kilkudziesięcioosobowej w klubie liczby członków i cały czas borykamy się z tym problemem. Dlatego też stąd moje pytanie, czy my, nasz klub UKS Ronin, będzie mógł możliwość właśnie na tym etapie skorzystania z tych konsultacji, a później skorzystania z salki, żeby ona była też dostosowana do naszego sportu. To jest koniec pytania. To ja muszę w tym momencie się odezwać, panie radny, dlatego że już dłużej tego się nie da słuchać, co pan tu mówi, dlatego że mamy okazję współpracować ze sobą od pierwszych dni, kiedy właściwie pan rozpoczął działalność w Radlinie. I bardzo przychylnym okiem patrzyliśmy na klub, który pan prowadził. Oprócz tego właściwie życzenia, które pan adresował, czy to pod moim adresem, czy właśnie dyrektora Mosiru, były prawie w 100% realizowane. Nawet wtedy, kiedy odwiedził pan mnie z rodzicami i opiekunami swoich zawodników, zaproponowałam łącznie z salą w Sokolni, łącznie z możliwością skorzystania i zaadoptowania pomieszczeń na części biurowe, jak i na magazyn. Ale nie odpowiadało to panu, bo uważał pan, że prowadzi pan rozproszoną działalność, a mianowicie w różnych miejscach, bo są takie dyscypliny, że wymagają jednego miejsca. Wiadomo, basenu się nie da przenieść. Pana działalność, co się chwaliło, polegała na tym, że prowadził pan zajęcia bliżej dzieci. I to właśnie udostępnialiśmy, robiliśmy tak grafiki, dostosowaliśmy, żeby mogły być zajęcia w szkołach, mogły być tam, gdzie jest bliżej dzieciom. I wtedy pan korzystał z tego, co pan właściwie miał w oczekiwaniu. Dzisiaj nie mówi pan o tym, że korzysta pan z pomieszczeń naszych placówek szkolnych,
że korzysta pan z boisk, że korzysta pan z sali w domu sportu, z dużej, z małej, że korzysta pan z pomieszczeń magazynowych, żeby trzymać swój sprzęt. Ma pan propozycję co do pomieszczeń też w Sokolni, jeżeli chodzi o część administracyjną. Jak pan organizuje zawody, to pracownicy MOSiR-u pomagają i to i właściwie z ochotą, chociaż tego nie muszą robić, bo to nie jest ich obowiązek, ale dla wspólnej sprawy robią, żeby impreza, która jest organizowana w naszym mieście, miała dobry wydźwięk i żeby była dobrze zorganizowana. I dlatego tym bardziej się panu dziwię, że właśnie to pan tak chce szkaradzić ten projekt. Ja panu powiem, prowadząc budżety już od wielu, wielu lat, marzyłabym sobie, żeby wiedzieć w każdym roku, ile środków będzie w następnym czy w kolejnych latach, bo wtedy można dobrze zaplanować budżety. Ale sytuacje się zmieniają i dzisiaj bardzo często oferowane projekty, które są, czy programy, które wynikają czy to ze środków unijnych, czy teraz z programu Polskiego Ładu, dla nas nie są na kilka miesięcy wcześniej znane, jakie są założenia, jakie są procentowe udziały własne, ile dofinansowania. I z tym wszystkim trzeba się dostosować. Moją zasadą zawsze było to, żeby o naszych pomysłach, które rodzą się tak w naszych głowach, przyjść najpierw do radnych, a potem do tych wszystkich, którzy będą użytkować to, bo taka powinna być kolejność. I jeżeli pan się zastanawia, czy będziemy chcieć słuchać głosów tych, którzy będą tą salę użytkować, to już pan burmistrz powiedział i ja to potwierdzam. Tak, będziemy chcieć słuchać tego, do czego można będzie ten obiekt wykorzystać. To, że nam się ten projekt wcześniej nie ułożył w głowach, być może, ale licząc koszty, które będą i tak pokładane w sytuacji, kiedy obiekty będą stałe, czy ten obiekt przy odległej, czy przy remonta, to są nasze obiekty, my je musimy utrzymać. Tak czy inaczej musimy je ogrzać, a jeżeli się woda leje przez dach, to też trzeba to zrobić. I wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest zastąpienie czymś nowym, aniżeli podtrzymywanie i ratowanie starej substancji. Na ten moment taką kalkulację żeśmy zrobili i taką państwu proponujemy, żeby zrobić projekt. I jeżeli dzisiejsza uchwała zostanie przegłosowana, to dopiero będzie otwarta ścieżka do tego, żeby zacząć projektowanie. I kolejne i ostatnie już moją argumentację, o której mówiłam już przez wiele lat, kiedy staliśmy u progu rozliczenia się z Polską Grupą Górniczą, jeżeli chodzi o spłatę tak zwanych opłat za wyrobiska, o czym państwo wiecie. W ostatnich dniach grudnia podpisaliśmy umowę, która rozkłada nasze zobowiązania na kilka lat. I wtedy już byliśmy pewni, jak możemy dalsze budżety w Radlinie prowadzić. I to jest nasze uzasadnienie. Dziękuję. I ja tylko dwa zdania, panie burmistrz, żeby było nieścisłości. Panie burmistrz, ale ja dziękuję za pani wypowiedź, tylko że tak. Po pierwsze, ja tu ani razu nie powiedziałem, pani powiedziała, że szkaluję ten projekt. Mnie się ten projekt podoba. Jestem, jak powiedziałem, z dziedziny sportu, wywodzę się i na pewno lepiej się opłaca pozyskać środki z rządowe i później zrobić nowy budynek niż wyburzyć stary i niż stary remontować. To się z tym wszyscy zgodzimy. Kolejna rzecz, która była nieprawdą, pani burmistrz, pani powiedziała, owszem, byliśmy u pani z działaczami. Było to w 2015 roku i z rodzicami. I wtedy nie padła propozycja na Sokolni, ponieważ wszyscy wiemy, myśmy wtedy dawali inną propozycję, bo to wynikało z tego, że zwolniły się pomieszczenia w zasadzie po przedszkolu starym, po starym przedszkolu i po straży. Myśmy chcieli mieć salkę, po prostu tam sugerowali, żeby
na sali strażackiej u góry, zrobić sobie, dostosować maty, wyłożyć nasze i tak dalej, więc na pewno nie było propozycji na Sokolni, bo dobrze też wiemy, jaka była sytuacja wcześniej, gdy prezesem był inny prezes Sokolni, było bardzo utrudnione innym stowarzyszeniom, żeby korzystać z tego obiektu i mamy też teraz dowód tego, że w końcu dopiero teraz będą klub gimnastyczny będzie mógł korzystać z tego zaplecza, więc takiej propozycji na pewno nie było. I powiedziała pani, że to się chwaliło, że jesteśmy w szkołach, wymieniła pani te placówki i tak dalej, że robimy imprezy. No to chyba tylko pogratulować klubowi, a nie jakoś dawać zarzut. My jesteśmy, ja o tym mówiłem, my jesteśmy wdzięczni, że prowadzimy zajęcia blisko dzieci i tak dalej, ale my chcemy wejść na wyższy etap, bo nie da się szkolić cały czas w warunkach takich rekreacyjnych na sali gimnastycznej dyscypliny kickboxing. Tylko trzeba mieć takie zaplecze profesjonalne i stąd ta moja prośba, i to jest prośba, to nie są jakieś roszczenia, tylko prośba i przypomnienie tego, że od 17 lat takiego miejsca po prostu nie mamy. Dziękuję. Panie radny, słowo przeciwko słowu. Jeżeli pan uważa, że ja powiedziałam nieprawdę, że zaproponowaliśmy panu Sokolnie, to są jeszcze ludzie, którzy chyba mają lepszą pamięć niż pan. I przypomną sobie, że pomieszczenia w Sokolni proponowaliśmy, więc naprawdę proszę, żeby pan trzymał język, że tak powiem już nieładnie, w prawdzie, bo to zakrawa na oskarżenie tu o to, że ja mówię nieprawdę. Więc bardzo pana o to proszę, bo tak jak mówię, są ludzie, którzy jeszcze to pamiętają. Pan burmistrz jeszcze raz. Dziękuję. Czy są jeszcze bo nie chcę, żebyśmy się tak rozstawali, bo no, pan radny Robert, zresztą poznaliśmy się, poznałem go jako też prowadzącego lata, naście znowu lat temu UKS Ronin. No i ja wiem, panie radny, że pan prowadził ten klub w różnych miejscach, nie tylko w Radlinie. To były też inne miasta i za to też chwała, ale niech mi pan powie, czy w tych innych miastach były wydzielone specjalne sale? No nie było, no bo chodziło o to, żeby być blisko. I prowadząc klub sportowy, dobrze pan wie, że te zmieniają się okoliczności. Więc jeżeli może pan plastycznie się zachowywać i dostosowywać działalność pana klubu do zmieniających się okoliczności, no to pan tym bardziej powinien rozumieć, że miasto tym bardziej powinno się w ten sposób zachowywać. Zmieniają się okoliczności, musimy też do tego dostosowywać swoje zamierzenia. Pani radna Klima, bardzo proszę. Panie burmistrzu, a mnie się podobało to, co pan miał takiego wydrukowane, kolorowe odnośnie projektów. Czy możemy się zwrócić do pana z prośbą o ksero tego? Jesteśmy bardzo zainteresowani. Na piśmie czy też normalnie? To jest materiał roboczy. Proszę na piśmie zwrócić się, co państwu jest potrzebne. Nie chciałbym już więcej usłyszeć, że coś jest nieprecyzyjnie, nie tak, jak ktoś sobie życzył i jak się zabeblano. Masło maślane dzisiaj było, nie zabeblane. Pleonazm. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania radnych? Było to omawiane na komisjach. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja budżetu pozytywnie, niejednogłośnie. Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Wszystkie głosy zostały oddane. 12 głosów za. Trzy osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Tak, dziękuję i przechodzimy, panie skarbniku, do kolejnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Radlin na lata 2022-2034. Jak wiemy, wiążą się te uchwały oczywiście, więc już jakby przechodzimy dalej. Proszę przewodniczących o opinię, bo było to dyskutowane na komisjach. Komisja budżetu pozytywnie, niejednogłośnie. Komisja infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Czy są pytania radnych? Nie widzę. Przechodzimy do
głosowania tego projektu uchwały. Wszystkie głosy zostały oddane. Głosów za oddało jest 12, przeciw 1 i wstrzymały się 2 osoby. Uchwała została podjęta. Dziękuję panie skarbniku. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Radlinie. Jak państwo wiecie, na skutek pisma jednego z mieszkańców, po rozmowie z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, przygotowałam uchwałę, która ma zlecić zadanie dodatkowe dla Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia tej kontroli. Tym bardziej, że jak mówi pan przewodniczący, taki plan, taki zamysł tej kontroli przeprowadzenia był, więc tylko przyspieszymy termin. Czy są pytania radnych w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Wszystkie głosy zostały oddane. Za uchwałą, za przyjęciem uchwały głosowało 14, wstrzymała się 1 osoba. Uchwała została podjęta. Zdaje się, czy pytałam o opinię? Pytałam, tak. Przechodzimy do kolejnego punktu, dodatkowej uchwały, która została przygotowana przez komisję, przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę panie przewodniczący przedstawić tą uchwałę. Tak, pani przewodnicząca, jest to uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieuwzględnienia petycji. Sprawa dotyczyła pisma złożonego przez Fundację imienia Nikola Tesli. Myśmy spotkali się w tej kwestii z członkami komisji dwukrotnie. Poprosiliśmy o opinię prawną pani mecenas i w zasadzie konkluzja była taka, że członkowie komisji przychylili się do opinii pani mecenas. W dużym skrócie chodziło o to, że my jako miasto, jako Rada Miasta nie możemy tworzyć prawa, które by było jakby nadrzędne nad prawem, które obowiązuje, czyli rozporządzenia, ustawy w Polsce. I tu również państwo mieliście pismo w tej sprawie, znacie problem. Czy są pytania do pana przewodniczącego? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. No w zasadzie zapoznaliśmy się na komisjach, ale wprowadziłam to do porządku obrad jakby dzisiaj, więc już nie proszę o opinię, tylko przystępuję do głosowania. Jeżeli możemy. Jeszcze jeden głos. Wszystkie głosy zostały oddane. Za 15 osób uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. 12 tym razem w nowej numeracji. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2021. Ja wiem, że tu jest bardzo zimno, ale ze względu na to, że jednak mieszkańcy nas słuchają, proponuję, żeby przewodniczący odczytali, żeby było wiadomo, jakie, czym chcą się zajmować poszczególne komisje w przyszłym roku, jakie tematy będą. Sprawozdanie, oj, przepraszam. To najpierw sprawozdania, a później nowe pomysły. Sprawozdania, przepraszam. Sprawozdania, co komisje, czym się zajmują komisje na swoich posiedzeniach, jakie problemy rozpatrują. Bardzo proszę. Komisja Budżetu została powołana na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2014 roku. W trakcie swojej działalności komisja zajmowała się następującą tematyką. Przygotowała i przyjęła plan pracy na rok 2021.
przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2020, omówiła temat dotyczący realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2020, omówiła działalność MOK-u i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie, zapoznała się z informacją pozyskiwania środków pomocowych, omówiła program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok, omówiła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań, omówiła i oceniła wykonanie budżetu za rok 2020, zapoznała się z informacją na temat robót inwestycyjnych, analizowała stan i ich zaawansowania, omówiła i oceniła wykonanie budżetu za pierwszy kwartał 2021 roku, zapoznała się z analizą stanu bezpieczeństwa w mieście, analizowała działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, zapoznała się z informacją z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, omówiła realizacje inwestycyjne w 2021, omówiła wydatki w budżecie miasta na oświatę, kulturę, sport i rekreację, omówiła oraz wydała opinię do projektu budżetu na 2022 rok, omówiła stawki podatkowe na 2022, zapoznała się z planem robót inwestycyjnych na 2022, wydała opinie w sprawie pism, które wpływały do komisji między posiedzeniami. Ponadto Komisja Budżetu w każdym przypadku analizowała i wydawała opinie w sprawach przedstawionych zmian w budżecie miasta na rok 2021, zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034, ustalania wysokości podatków i opłat na 2022, zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020, udzielania burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Komisja w okresie sprawozdawczym podjęła 4 wnioski, rejestr wniosków i opinii do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę następną. Komisja Infrastruktury. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Radlinie z działalności za 2021 rok. Pozwolicie Państwo, przedstawię. Komisja Infrastruktury Rady Miejskiej w Radlinie została powołana na sesji w dniu 9 grudnia 2014 roku. Uchwałą i tu podana sygnatura oraz w nowej kadencji Rady w dniu 20 listopada 2018 roku uchwałą i też tu jest podana sygnatura. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń, to jest 25 stycznia, 22 lutego, 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 23 czerwca, 30 sierpnia, 27 września, 14 października, 25 października, 19 listopada, 7 grudnia i 20 grudnia 2021 roku. Komisja opiniowała uchwały Rady Miejskiej z zakresu m.in. budżetu i rozwoju miasta, urbanistyki i inwestycji, geodezji i gospodarki gruntami. W posiedzeniach komisji brali udział zaproszeni goście, pracownicy Urzędu Miasta Radlin, dyrektorzy jednostek oraz mieszkańcy miasta. Tematyka posiedzeń komisji w 2021 roku obejmowała następujące zagadnienia. Przyjęła sprawozdanie z działalności za 2020 rok, przyjęła plan pracy na 2021 rok, zapoznała się z informacją na temat umów dzierżaw przedłożonych w 2020 roku, oceniła realizację wniosków złożonych przez Komisję Infrastruktury w 2020 roku, omówiła plan zagospodarowania przestrzennego miasta, omówiła temat dotyczący niskiej emisji, omówiła plan zagospodarowania przestrzennego miasta, dokonała oceny stanu dróg zniszczonych po zimie plus objazd w terenie, omówiła temat dotyczący gazyfikacji miasta Radlin, omówiła temat dotyczący stanu posiadanych zasobów mieszkań socjalnych, omówiła stan istniejących cieków wodnych na terenie miasta Radlin, zapoznała się z informacją na temat świadczenia usług zdrowotnych na terenie miasta Radlina wraz ze wspieraniem osób niepełnosprawnych z terenu miasta Radlina. Omówiła też raport o stanie miasta, omówiła wykonanie budżetu za 2020 rok, wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Radlin za 2020 rok. Dokonała analizy stanu drzew w parkach i przy drogach na terenie miasta Radlin. Omówiła temat realizacji podłączeń do kanalizacji i przeprowadzonych kontroli. Omówiła temat terenów inwestycyjnych miasta Radlin. Dokonała analizy stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówiła temat prac inwestycyjnych na drogach za okres pierwszego półrocza 2021 roku. Omówiła wnioski dotyczące inwestycji drogowych do budżetu miasta na rok 2022. Omówiła też stanowisko Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2015 roku ustalające procedurę opiniowania wniosków dotyczących nabywania przez miasto Radlin nieruchomości pod drogi i wprowadziła zmiany, które zostały przyjęte na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2021 roku. Tak na marginesie, to jest ten nowy program, który został zaktualizowany. Omówiła też stan przygotowania dróg do akcji Zima 2021-2022. Omówiła stawki podatkowe na rok 2022. Omówiła budżet na rok 2022. No i odbywała też wizje lokalne w terenie w zależności od potrzeb. Komisja rozpatrywała również indywidualne pisma i sprawy kierowane do komisji. Komisja w okresie sprawozdawczym podjęła 13 wniosków. Szczegółowe materiały dostępne są w Biurze Rady Miasta w dokumentacji Komisji Infrastruktury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Komisja do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Radlinie została powołana na sesji Rady Miejskiej dnia 9 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 12 posiedzeń. W związku z omawianymi tematami w posiedzeniach komisji uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to głównie pracownicy Urzędu Miasta Radlin, dyrektorzy jednostek oraz mieszkańcy miasta. Tematyka posiedzeń komisji obejmowała następujące zagadnienia. Omówiła i przyjęła plan pracy na 2021 oraz sprawozdanie z działalności za 2020. Zapoznała się z informacją na temat umów dzierżaw przedłożonych w 2020 roku. Omówiła i wydała opinię pozytywną do Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Omówiła i wydała opinię pozytywną do przystąpienia miasta Radlin do realizacji programu Asystent Osoby Osobiste Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapoznała się z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Omówiła regulamin budżetu obywatelskiego, zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań. Omówiła program współpracy miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020. Zapoznała się z działalnością sportową i kulturą fizyczną w mieście oraz działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie. Zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań. Zapoznała się z raportem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań. Zapoznała się z raportem z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w Radlinie na lata 2016-2020 za rok 2020. Zapoznała się z oceną zasobów i potrzeb pomocy społecznej. Omówiła sytuację pomocy społecznej, zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie i potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Zapoznała się z informacją na temat świadczenia usług zdrowotnych na terenie Radlina oraz wspierania osób niepełnosprawnych z terenu miasta. Odbyła debatę nad raportem o stanie miasta. Wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020. Wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Radlin za 2020.
zapoznała się z analizą stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówiła temat dotyczący rynku pracy, zapoznała się z podsumowaniem roku szkolnego, zapoznała z tematem działalności w zakresie ochrony środowiska, zapoznała z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021, omówiła sytuację oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2021-2022, omówiła program współpracy miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Omówiła statki podatkowe na 2022 rok, omówiła budżet na 2020. Zajmowała się również opiniowaniem projektów uchwał oraz rozpatrywała pisma i sprawy kierowane do komisji. W okresie sprawozdawczym wydała 10 wniosków, które są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do przewodniczących? Nie widzę. Wobec tego dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To będzie 13. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2022. Były te plany omawiane na komisjach Rady Miejskiej, więc są znane. Czy ktoś chciałby w temacie tych planów po zapoznaniu się chciałby coś zasugerować, zapytać przewodniczących komisji? Pan radny Lukoszek, bardzo proszę. Ja odnośnie planu pracy Komisji Infrastruktury, pani przewodnicząca, otóż na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu wczorajszym myśmy autopoprawkę postanowili wprowadzić, która została jednogłośnie przegłosowana, a polegała na tym, że w punkcie pierwszym było omówienie tematu na sierpień, na miesiąc sierpień 2022 roku miało być omówienie tematu prac inwestycyjnych na drogach za okres pierwszego półrocza 2022 i autopoprawką przegłosowaną, o czym wspomniałem, postanowiliśmy usunąć ten wpis na drogach i poszerzyć temat prac inwestycyjnych ogólnie wszystkich za okres pierwszego półrocza 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę pytań. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu 14. Przyjęcie protokołu sesji w dniu z dnia 21 grudnia. Czy ktoś ma jakieś uwagi i pytania do tego protokołu? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Wszystkie głosy zostały oddane. Coś się zacięło. Nie widzimy, czy protokół został przyjęty. Protokół został przyjęty przez 15 radnych. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu 15. Sprawozdanie z działalności burmistrza Radlina między sesjami. Bardzo proszę, pani burmistrz. Krótko chciałam przedstawić informacje o bieżących pracach, które są na inwestycji nasz żłobek miejski przy ulicy Makuszyńskiego. Prace trwają. Odbyło się spotkanie i uhonorowanie naszych radlińskich wolontariuszy. To było w CUS-ie. Tak się składa, że osoby, które świadczą wolontariat na rzecz innych, nie zawsze chcą być zauważeni, ale bardzo cieszymy się, że w tej edycji sporo młodzieży była uczestnikami tego naszego spotkania i została też wyróżniona. Tu jeszcze. Odbył się turniej halowy imieniem Zygfryda Kiermaszka, gdzie organizatorem były kluby i miasto Radlin również.
Uczestniczyłam w Marszu Pamięci. Jak Państwo wiecie, marsz, który był w 1945 roku, nie przechodził przez miasto Radlin, ale takim orędownikiem i tym, który bardzo mocno upamiętniał to zdarzenie, to był nasz mieszkaniec, no dzisiaj już świętej pamięci, pan Stolarz, którego imieniem został ten marsz coroczny, już będzie tak nazwany. Tu akurat jesteśmy z panem wójtem Pawłowic na cmentarzu w Pawłowicach i z uczestnikami w tym roku nie marszu pieszego, a marszu, gdzie uczestnicy jechali samochodem. Chciałam Państwu przedstawić, jak to wygląda liczba zaszczepionych w Radlinie. I niezależnie od tego, jakie komentarze są, czy warto się szczepić, czy nie, myślę, że warto słuchać autorytetów. Tak na płaszczyźnie powiatowej wyglądamy, czyli jesteśmy w tej górnej granicy dobrze wyszczepionych naszych mieszkańców. Ferie z sercem, tak zostało nazwane przygotowanie ferii w każdej naszej placówce szkolnej. Mamy zgłoszone dzieci i w jednym tygodniu ferii będą się zajęcia odbywały. Krótka informacja o sytuacji w szkole, proszę Państwa, jest bardzo dynamiczna. W ubiegłym tygodniu, bardziej w jedynce i w trójce, było więcej klas na tak zwanym zdalnym nauczaniu. Dzisiaj mamy już z kolei więcej w dwójce i w czwórce, bo na przykład na dzień, kiedy pani naczelnik zbierała informacje, były to 22 klasy w zespole szkół, ale też bardzo duża grupa nauczycieli, którzy są nieobecni, którzy albo chorują, albo też mają kwarantannę. To wszystko się bardzo dynamicznie zmienia. I proszę Państwa, spotykamy się z sytuacją, kiedy rodzice nie przyjmują argumentów dyrektora placówki. Chcą, żeby na przykład dziecko mimo wszystko brało udział, skoro jest narzucona kwarantanna dla całej klasy. Organ nadzorujący w konsultacji też tu i z nami, z dyrekcją, no nie możemy honorować własnego widzimisia, tak to brzydko już powiem, jednego z rodziców. Musimy zachowywać te i stosować te przepisy, które są przeznaczone do wszystkich placówek i do wszystkich rodziców. Stąd są czasami sytuacje trudne, ale dyrektorzy robią to, co do nich należy. Tu kolejny raz przypominamy telefony, pod które można dzwonić w trakcie akcji Zima. Wielokrotnie już słyszymy też o tych kontrolach, które się odbywają tych naszych domów, kominów, które kopcą. I tak, proszę Państwa, z nalotów takich dronowych zostały wykonane 40 kontroli na terenie miasta i 5 zostało skierowanych do przebadania, czyli z tego urządzenia poszedł sygnał, że w danym palenisku coś jest nie tak. I to nie chodzi o sam węgiel, to chodzi o parametry, które wskazują, że jest palone coś, co nie powinno się palić. I jeżeli to się potwierdzi, badaniami już laboratoryjnymi, no to wtedy będziemy stosować jakieś kary, ale na dzień dzisiejszy takowych kar nie było. Natomiast mieszkańcy są pouczani, bo sami też widzimy, aczkolwiek jest już to o wiele rzadziej, że z kominów się dymi. Bardzo często bywa to przy rozpaleniu piecy, także, ale jeżeli mieszkańcy stosują opał, ten, który jest dopuszczony do obrotu, to myślę, że kłopotów nie będą mieli i nie muszą się obawiać.
Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania radnych do pani burmistrz? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania przyjęcia sprawozdania pani burmistrz. Wszystkie głosy oddane. 15, więc sprawozdanie zostało przyjęte. I kolejny punkt. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. I tutaj mam tylko jedną. Udział radnej Agaty Strójwąs w koncercie jubileuszowym Tata Sławek. Więcej radnych, no nie wpisano tutaj nic więcej. Powiedzmy, że chcielibyśmy wszyscy uczestniczyć we wszystkich koncertach, nie tylko koncertu Taty Sławek, ale no trochę chyba i pandemia i ta sytuacja troszkę ograniczyła te możliwości. Więcej, gdyby ktoś chciał jeszcze coś dopisać, to bardzo proszę. I kolejny punkt, wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami. Były dwa wnioski. Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 24 stycznia wydała opinię pozytywną do wniosku Komisji Infrastruktury z dnia 20 grudnia o następującej treści. Podobny wniosek złożyła również Komisja do Spraw Społecznych, więc będę to czytała razem. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2021 na podstawie przyjętego stanowiska Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 listopada 2021 ustalającego procedurę opiniowania wniosków dotyczących nabywania przez miasto Radlin nieruchomości pod drogi wydała opinię negatywną, Komisja do Spraw Społecznych również, dotyczącym przyjęcia wnioskowanego pasa drogowego drogi wewnętrznej przy ulicy Wrzosowej Bocznej nr 27A do 29A. To jest wniosek Komisji Infrastruktury odczytany i aprobowany przez obydwie komisje. I kolejne pisma były na komisjach czytane. Korespondencja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, również dotyczącej uchwały, którą dzisiaj żeśmy też podejmowali. Zapoznanie z pismem GKE dotyczącej budowy drogi ulica Rymera Boczna w Radlinie. Zapoznanie z korespondencją w sprawie ruchu jednokierunkowego wokół garaży na ulicy Wolności. To wciąż temat jeszcze trwa. I tych kilka pism państwo mieliście do wglądu. Zapoznanie z korespondencją w sprawie uchwały tu numer 094-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Radlin. Zapoznanie z informacją Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczących przygotowania opinii prawnej do petycji. Zapoznanie się z korespondencją w sprawie zorganizowania spotkania Towarzystwa Szermierzy Górnik Radlin, jak również z pismami, które dotyczy Towarzystwa Szermierzy Górnik Radlin wraz z odpowiedzią Komisji Rewizyjnej. Tych pism tam troszeczkę już się nazbierało. Wszystkie one były u państwa na komisjach analizowane. Zapoznanie się z uchwałą Rady Gminy Godów w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Jak państwo wiecie, to nie jedyna taka uchwała. I wydanie opinii do wniosku Komisji Infrastruktury z dnia 20 grudnia dotyczące ulicy Bocznej Wrzosowej. To akurat żeśmy się zapoznali i to byłyby wszystkie pisma. Chciałam jeszcze dodać, że tutaj dostarczono nam dzisiaj, to już nie czytam tego, ale będzie to do wglądu ze Spółdzielni Mieszkaniowej ROW, informacja w sprawie stanu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe oraz wodę i usługi kanalizacyjne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ROW na terenie miasta Radlin. I tu tutaj ulice i pewne dane, więc proszę bardzo zapoznać się z tym pismem.
No ze względu na to, że już chyba trochę zmarzliśmy, to już tego nie będę czytać, ale jest do wzglądu w biurze rady. Jak państwo wiecie, również biuro rady zmieniło się troszkę, ale to jak będziecie, to zobaczymy. Będzie teraz odmalowane, więc przy okazji możecie zajrzeć do tego pisma. Również obecna dzisiaj tutaj z nami przedstawicielka ESOX-u, pani Bubula, nazwiska drugiego nie pomnę, miała pretensję, że nie daliśmy jej możliwości wypowiedzi. No, chciała coś, ale nie było do niej pytań. No i sama też się nie zgłosiła, ale chciała coś o tej wodzie opowiedzieć. Poprosiła, żeby zajrzeć na stronę wodociągów ESOX i tam doczytać resztę wiadomości. Ona chciała o wodzie opowiadać, bo pan powiedział, że coś związanego z ciepłem, natomiast ESOX to również jest woda. No i to takie. Był tutaj mieszkaniec, pan Hajuk, który ma pewne problemy. Omówiliśmy to z panią radną i z panią burmistrz. No i to tyle na dzisiaj. Oddaję wam głos. Bardzo proszę. Oj, przepraszam najmocniej, a mam zapisane tak. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również ma sprawozdanie. Bardzo proszę, panie przewodniczący, odczytać sprawozdanie. Dziękuję. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie z działalności za 2021 rok. Zgodnie z paragrafem 65 Statutu Miasta Radlin, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie przedstawia Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za 2021 rok. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń: 14 stycznia, 24 lutego, 30 marca, 23 kwietnia, 20 maja, 1 czerwca, 22 czerwca, 3 sierpnia, 10 sierpnia, 5 października, 19 października oraz 2 listopada 2021 roku, na których analizowanych i rozpatrzonych było 6 skarg i 7 petycji. Komisja rozpatrzyła skargi o następującej tematyce. 2 skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Skargę na dyrektorów jednostek oświatowych dotyczących elektronicznych skrzynek podawczych. Skargę na burmistrza miasta Radlin w kontekście podjęcia uchwały z dnia 27 kwietnia 2021 roku odnośnie zamiany działek. Skargę na burmistrza miasta Radlin dotyczącą odpowiedzi na pismo z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej. Skargę mieszkańca Radlina na skarbnika miasta Radlin z dnia 30 września 2021 roku. Skargę przekazano według właściwości burmistrzowi do rozpatrzenia. Komisja rozpatrzyła petycję o następującej tematyce. Petycję dotyczącą masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycję dotyczącą mieszkań socjalnych przy ulicy Mikołajczyka. Petycję mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Petycję o poparcie rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, petycję mieszkańca Radlina z dnia 18 kwietnia 2021 w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej miasta, petycję przekazaną przez starostę powiatu Włodzisławskiego w sprawie zmiany kwalifikacji ulicy Gorzyńskiej, petycję Fundacji Nowe Spektrum w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. W związku z otrzymanymi skargami oraz petycjami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwracała się o przygotowanie opinii prawnych. Szczegółowe materiały są dostępne w dokumentacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za dołączenie tego sprawozdania. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Radowska-Polnik. Ja tylko jadnę. Prosiłabym o informację taką od pana Marcina Króla, bo albo mieszkańcy źle dopytują, albo wychodzą z inne informacje z urzędu. Proszę wyjaśnić, na czym, jak polega, jeżeli jest budynek jednorodzinny, gdzie mieszkają więcej niż dwie rodziny i każda ta rodzina ma złożoną deklarację śmieciową osobną. Są budynki podzielone, mamy takie budynki w mieście, że jest kilku właścicieli, każdy ma swoją tego. Jak w tym momencie jest rozliczany ten tonaż za gruz czy za wywóz tych mebli? Czy to jest od całej posesji wspólnie, czy każda deklaracja jest brana to jakby osobno? Ja wiem, bo myśmy o tym dyskutowali, pan naczelnik mówił, ale ja bym chciała, żeby to było przekazane jednak, bo mieszkańcy twierdzą, że są inaczej informowani niż ja wiem, bo wiem, że każdy, który ma złożoną deklarację, jego osobiście dotyczy ten tonaż, a mieszkańcy mówią, że dostają informację, że jeżeli jest budynek jeden, to mimo wszystko, że jest kilka deklaracji, to jak gdyby jest ten tonaż brany za cały budynek.
Szanowni Państwo, szkoda, że wczoraj Pani tematu nie było. Bo to wyszło, że to jest indywidualnie rozpatrywane. Dzisiaj. Przede wszystkim odniósłbym to też do ksiąg wieczystych. Jeżeli jest nieruchomość, no dom, ale podzielony, nie wiem, nazwijmy to piętrami. Są księgi wieczyste, no, odwrotnie. Tak. To dla mnie to jest każdy oddany lokal. Więc wtedy odrębnie będzie liczony zgodnie z uchwałą na przodku. Bo są mieszkańcy, którzy właściwie zgłosili się i przyjechali w styczniu na samym początku właśnie z gruzem. Zostano im powiedziane, że tona na cały budynek. Tłumaczyli, że jest, to są odrębne lokale, odrębne, ale powiedzieli nie tylko i wyłącznie, więc chciałam to by tu ściślić. Tak jak powiedziałem, przy odrębnych, tym bardziej deklaracjach, tak, na dany poziom, przykładowy poziom, mm-hmm, to jest na lokal dla mnie. Na lokal, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Schindler. Ja do pana Marcina też, panie Marcinie. Ja mam pytanie, bo w swojej skórze to przetestowałem, to odnośnie naszego PSZOK-a i nowego regulaminu, który wszedł. Panie naczelniku, czy wszystko jest w porządku? Czy wszystko jest w porządku? Czy PSZOK funkcjonuje prawidłowo? Czy czasem mieszkańcy się nie skarżą? Powiem tylko ze swojego doświadczenia, byłem w zeszłym tygodniu, byłem po godzinie 17 i no strasznie długo to wszystko trwało. Około godziny czasu byłem obsługiwany. Jeden samochód tylko. Deklarację trzeba było wypisać na okienku dwustronną, wjechać na wagę, później jeszcze raz wjechać na wagę. Trzech pracowników, którzy, ja mówię to co ja miałem takie doświadczenie, trzech pracowników, którzy tam byli, to praktycznie, no jeden był od tego, żeby odsunąć mi ten wjazd i żebym mógł wjechać, druga była pani, która to wszystko skrupulatnie wpisywała, a trzeci pracownik przez cały czas nade mną stał i skrupulatnie mi wyciągał, znaczy nie wyciągał, pokazywał co mogę, co nie mogę wrzucić do śmieci. Finał był taki, że po godzinie wyjechałem z dwoma workami jeszcze śmieci z powrotem do domu. Pytając pracowników, okazało się, że nie jestem pierwszy tego dnia, który wraca ze śmieciami do domu i który jest niezadowolony, więc jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Szanowni Państwo, w szoku pierwszy raz rozmawialiśmy, raczej o tej nowej organizacji w szoku na spotkaniach, dobrze pamiętam, wrześniowym, gdzie jednym z tematów omawianych była obsługa. Kłopot jest obsługą, czy może czasami jej brak te pozostałe lata. Na czym to polegało? Czasami niestety na wolnej Amerykance. Czyli 8 samochodów, każdy robi to, co chce, nie do opanowania przez obsługę. Uchwała, którą Państwo podejmowaliście, dotyczyła ustalenia raz limitów przokowych, stąd to waga wspomniana przez pana radnego. Dwa, powiedzmy nowej organizacji, począwszy od dni otwarcia, godzin otwarcia, spodziewaliśmy się pretensji tego, że mieszkańcom, co po niektórym może się to nie podobać, w sensie czasu obsługi, to co pan wspomniał, docierają do nas takie informacje, ale również docierają do nas informacje, że w końcu zostało to uporządkowane, że ma to jakiś tam sens i jak sama nazwa wskazuje, punkt selektywnego zbierania, przepraszam, odpadów komunalnych, czyli selektywnej zbiórki. Stąd też gro problemów jest takich, jak pan radny wspomniał, że co po niektórzy mieszkańcy odjeżdżają z odpadami. Albo są to odpady, które na przykład nie powinny trafić zgodnie z uchwałą, albo pomieszano. Szanowni Państwo, mam przy sobie regulamin, załącznik do uchwały 26 października. W szoku odbierane są wyłącznie odpady wysegregowane. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście posługuję się fragmentami tylko. Nie zbieramy odpadów zmieszanych. To jest paragraf 5. Odpady dostarczane z nieruchomości powinny być wysegregowane. I
paragraf 8. Rozładunek odbywa się pod nadzorem pracownika. No tak, ale czy na przykład, bo to ludzie się skarżą, nie wiem, nie czytał pan opinii, nie wiem, nie dochodziły do pana opinie, kolejki były aż pod pepko, bo to jest logiczne, jeżeli jeden samochód tylko wjeżdża i zanim on wyładuje, jeżeli ma kilka frakcji, to troszeczkę trwa. Czy nie planujecie na przykład zmienić tak, żeby jeżeli, że ktoś ma na przykład, nie wiem, wjeżdżają 2-3 samochody, ten ma tylko kartony, no to podjeżdża do kontenera, gdzie są kartony, wyładowuje i wtedy to wszystko dużo szybciej idzie. Bywam, szanowni państwo, na przoku. Ostatnio w zeszłym tygodniu, jeden dzień wyjechało dwóch mieszkańców, trwało obsługa. Panie naczelniku, troszeczkę bliżej mikrofonu, bo obsługa, słychać. Obsługa trwała po 5 minut każdego z tych mieszkańców. Problem jest kiedy? To, co pracownicy przoku teraz zgłaszali. Kiedy te odpady przyjeżdżają zmieszane, niewysegregowane, gdzie potem dany mieszkaniec może nawet nie chce odjechać, jedzie na bok, segreguje dopiero te odpady, nie wszystko potrafi wysegregować, nie do końca wie, co tam ma i blokuje czasami 40 minut, może więcej, wjazd kolejnym. Była też kilka sobót, jak się nie mylę, Straż Miejska, aby kontrolować tę sytuację, która no, również pewne niedogodności, nazwijmy to czasowe, zauważyła. Natomiast no, było to w sobotę, jak powiedziałem. Później od południa do godziny 17 te kolejki trwały co najmniej 5-10 minut. Dziękuję. 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 Czy jeszcze są pytania? Radny, ktoś chciałby zabrać głos? To ja tylko jeszcze podam termin kolejnej sesji. To będzie pani radna Szulik. Bardzo proszę. Ja chciałam podać, że następna komisja społeczna odbędzie się 16 lutego. To już było ustalone. To jest dzień? Środa. A 22? Na 7:30. Tak, 16 lutego na 7:30. To już wiedzą państwo? Tak. A 22 sesja o godzinie 14:30. Ja bym prosiła, żebyście państwo, kiedy już zamkniemy sesję, na chwilę jeszcze, bo mam pytanie jeszcze jedno do was, ale to już po zamknięciu sesji. Pan radny Lukoszek, bardzo proszę. No ja tylko chciałem przypomnieć, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w przeddzień posiedzenia sesji Rady Miasta o godzinie 10. O 10, tak? Czy są jeszcze pytania? W takim razie zamykam sesję Rady Miejskiej w Radlinie na dzień dzisiejszy. I tak jak prosiłam, proszę jeszcze.